Hey, yo. Dobra. To trzeba odłączyć jak najszybciej, bo zaraz będzie problem. With prawa autorskie! Szybciej. Dobra, no i... Cześć, happy. Siema, siema. Wiesz dlaczego nie napisałem? Nie wiem. Ciekoteczka. O kurwa. O ja pierdolę. O Jezu, ale zabolało. Tego się nie spodziewałem, że aż tak zaboli. Co jest? Momencik, muszę odpalić na chwilę bazę danych. Dobra. Cześć, cześć Maksym, cześć Sobota, cześć wszyscy. Hello. Słychać mnie dobrze? Kurwa! O, słychać mnie. Chyba mnie słychać. To przyjrzymy sobie, kto jest. No i fajnie. To i bailado. Dobra. Idę pojeździć po rządach, pogadać z ludźmi w państwówkach. Może ktoś będzie zainteresowany, żeby porozmawiać nieco? Czemu nie? Hej, yo! Nie ma tak. Nie ma tak łatwo. Dobra czaty, to będzie nudny stream, bo nie jestem gangusem. Niestety. Więc... średnio będzie, powiedziałbym szczerze. Dla was oglądanie, co najwyżej pogadanie i tak dalej, no to tak. Ale... to nie jest gangus Jacek, to jest Jacek z rządu. Sąd kurwa, sąd! Widzimy się w sądzie. Nie, na poważnie. Ale... dawno nie streamowałem z RPD, przynajmniej tutaj miejscówek z... no te... kurwa, eskam... mi nie działa. Znaczy, a mi nie działa. Ty kurwo. Dobra, git. Już mi przeszło.
Halo? No witam. Dzień dobry panie Fireheart, coś się stało? Znaczy, w sumie ja mam pytanie odnośnie mojej frakcji i tam wiem, że chłopacy mają też pytanie odnośnie swojej frakcji, także możemy się mówić na sali konferencyjnej w sumie. Której? Są cztery! Dolna? Podkówka. Słucham? Ta z podkówką. Podkówka, dobra. To ja już jadę w takim razie. To ja już też dam dać chłopaki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Wy! Podkówka. Kurwa, zgubię się w tym. Sądzie. No ale dobra. Może jakoś ogarnę. Podkówka. Dobry! Podkówka. Mech? Nie. Wejście na salę podkówkową będzie z tej strony raczej. Któryś z tych pokoi? Bankowo. Ale mogę się mylić. Mogę się w chuj mylić. Myliłem się. Drugie piętro. Ciężko jeszcze ogarnąć to rozmieszczenie pokoi, naprawdę. Dobra, to jest śmieszne. A przynajmniej się nauczę na pamięć w końcu biegać po tych salach. Podkówka. Bailado. Kiedy? Może jakoś się pierdyknę w normalny sposób, nie wiem. Które to było siedzenie? Dobra, wiem. Tak może być. Załóżmy, że siedzę na krześle. Co za wynagrodzenie? Już miałem 5300, a nie 5400. No jest 5300. Okej. Dobra. Złego to nie ja. Co? Z dodów można pooglądać policjantów w akcji. Co robią? Co siedzi w Zandoro? Siedzisz jak na kiblu. No w sumie trochę tak. W sumie trochę tak. Już niech będzie. Halo, długo jeszcze? Bo ja tu brodę zapuszczę.
Już jedziemy, bo byliśmy na krówkach. W sumie mam brodę zapuszczoną, nieważne. A z kim Tak. jedziesz? Ja jestem sam, a tutaj był jeszcze Richard z Santa. A wiem, że ktoś się był w mieście, także już jesteśmy w drodze. Byliśmy na trzy samochody, także musimy dojechać wszyscy Okej, oddzielnie. w porządku. Dobra. Dobra, idę na zewnątrz, kurwa. Halo. Pójdź mnie na lewy. Pokazuję. Na lewy. Nie ma ich. Nie ma nas! Gdzie ta podkowa? Seba! Na górze, chodź na górę. Jestem. O, chodź, Hello. jesteśmy przy holu. To czekamy na resztę, bo wiem, gdzie jest podkowa, ale będziecie biegać tak jak pojebani. A co ci Co? jesteś? Czekamy już. Stoimy przy panu Liamie. Będzie, to jest wszystko. Wy jesteście. Zaraz! Czy mi się wydaje, czy przez telefon słychać, jak ktoś gada? Słychać, no. Daj bajlado. Czego słyszysz? Dziąków słyszysz? Okej. No w Dobra, końcu! Liam jest dobrym Słucham. człowiekiem chyba. Jest. No i dobrze. Słucham. Słyszałeś? Tak jest. No i proste. Gamers, dobrze jest. Dawa. Zwu. Co? Zwu. Co? Na krowach cały dzień siedział, to musisz sobie rzucił na głowę chyba. Co za kurwa pajac jebany? Cięło go. O, tak nie. Nie tak miało być. Nie, tak nie. Rysiu, wstawaj. No i Ze dwóch, kurwa. Co pajac. żyje? Co się dzieje? Ze dwóch, kurwa, ta? Sorry. Nie będę mu zarobić, naprawdę. To wy też sprawę jakąś macie? Ta, Andy jakiś pomysł wymyślił, ale on jakąś Okej. sprawę ma i trzeba czekać. Okej. Jeszcze zadzwonię. Fajną czapkę masz. Bardzo. Zajebista, Tak stylowa. szybko się przybierałem, że o nie zapomniałem, przepraszam. Ej, chuj, chodźcie, idziemy. O, Rysiu. Kurwa. Co tam, panie Fireheart? Ja to w sumie chciałem zapytać o wnioseczek, który złożyłem odnośnie galaksy. I z mojej strony w sumie chyba tyle. Dobra. A wiem, że panowie mają więcej chyba. Rzeczywiście podchowa. No, to jest fajne. Stać Trzeba przede mną jak na żądanie. blisko Nie trzeba stać, żartuję. bo Siądźcie sobie albo szef nie. mówi w tym swoim tym. Ja pójdę na koniec. Mówię, słyszysz mnie? Muszę zrzeć ryja. No nie Teraz mnie chuja. słyszysz? A jest git. Dobra, nie będę wydzierał pizdy. Bez Jest przesady. fajnie. Się zgubił? Jest debilem. No ja bym tego szukał. Nie ukrywam. Jesteśmy. Tu jesteśmy. Wiem. Chodź. Nie wiem, czy wiesz. Zamyśliłem się. O kurde, ale fajny stół. Ja będę stał tu. O. Jak winny. O, zgnoju. Musiałem. Dobra. To póki Ediego nie ma, to co miałeś ty tam do powiedzenia? Ten wniosek, co złożyłem na biureczko odnośnie Yes! tego galaksy, bo z dnia na dzień jest tam coraz więcej imprez, nie ukrywam, nikt tego nie zgłasza. Tak naprawdę galaksy nie należy do nikogo, więc podejrzewam, że jest podpięte pod urząd, czyli pod nas. My jesteśmy w stanie wystawić nawet fakturę za wynajem takiego klubu, bo opłata byłaby nawet niemała. No i nie ma nic. Ludzie się tam bawią, tak się za darmo. Bar stoi otwarty, tam widziałem, jest zaopatrzony, również z niego korzystają. Chcesz, żeby wojna wybuchła domowa? Tak. O Jezu. To ty to ogłaszaj. Jako wydział działalności gospodarczej. Ja nie mam zamiaru im zabierać galaksy, bo mnie zjedzą. Ale swoją drogą, organizowanie imprez, jeśli ktoś lubi, no to moim zdaniem fajnie by było, gdyby ktoś złożył podanie o działalność gospodarczą. No właśnie czekam na coś I takiego. właśnie uderzyli z pomysłem galaksy, a nie
Nie wiesz. Tam składał. No i właśnie czymś takim chciałbym ruszyć czyjeś myślenie, żeby złożył owy wniosek i może spróbował stać się właścicielem owego klubu. No. Bo tak czekam i chyba nikt na to nie wpadnie. Jak się wkurwisz, daj znać, to zamówię ślusarzy, to przypiłują tam zamek i zamontują na... Będzie musiał być właściciel i dotrzymać kluczyk. Nie no, Galaxy to jest ładny klub i on by prosperował, jakby tam rzucić odpowiednio... Jest taką ładną białą karteczką z napisem Urząd, Oddział Gospodarczy pozdrawia, uśmieszek. Nie, to znaczy, według mnie to fakt, no, korzystają z tego Galaxy, są imprezy co jakiś czas, jak nie codziennie, więc codziennie. Jakby tam włożyć barek, taki porządny, no właśnie, zamówić alkohol. Też, tak, stałego barmana, żeby tam pracował z urzędu. I po prostu ludzie by tylko sobie kupowali. Może nie z urzędu, ale bardziej mi chodzi o to, żeby ktoś założył tam działalność, on by miał zysk na tym. Ktoś nie składał tam czasami? Podania? No czekaj, zobaczę. Składali na Galaxii. Znaczy ja widziałem, to jest pan Antonio, który właśnie tam cały czas składa, robi te imprezy, ale... To w takim wypadku jemu należy się to Galaxii. Też on, tak on tam dzień w dzień praktycznie organizuje imprezę, tak? Panem tym. Załatw spotkanie z panem Antonio, będzie trzeba porozmawiać, może on będzie chciał założyć działalność gospodarczą. Pan Arci chyba też tam chciał. Tak. No to już dzwonimy. I cześć Kijaniec, generalnie. Tak, zadzwonię do niego. Ciekawe, czy był zainteresowany. W ogóle pan Zgrzebniuk się strasznie na mnie chyba zdenerwował. Czemu? Jak mu powiedziałem, że za jego komis samochodowy wycenię mu na start od 1,5 do 2 milionów, to jego reakcja... Z jego kosztów chyba. No tak. To jego reakcja była taka bardzo... Gdzie byłeś? Negatywna. Halo! Komornik! Dobra. Nara. No nic, no spotkanie. Nie poszedłem go. Gościu de French, ubierz się na White'a. Się pojawić w urzędzie tak za jakieś... Tak, ubierz White. Globalny? No. No to poprosiłbym cię o takie spotkanko, mielibyśmy propozycję. Gdzie oni poszli? O, ale fajnie gadają. Fajnie gadałeś, mat. Tak. Do zobaczenia. Nie, według mnie to jest dobre rozwiązanie, skoro Galaxy prosperuje. Wstawić tam... Może ewentualnie załatwić import alkoholu, który jest jakiś specjalny dla Galaxii, pod Galaxii, na przykład jakieś 3 rodzaje drinków fajnych. Nie wiem, będzie się trzeba dogadać. Jakiś partybus, nie partybus, o, na przykład. Co? To było bardzo proszę. Kiedyś mi się śnił taki fajny wiksobus, taki mi to żywi głośno kawi i taką czaszkę. Ja dzisiaj na pewno będę chciał z panem Santiago Bilosem albo z panem Strongiem pogadać, bo pojechałbym sobie poobserwować dołu, jak policja działa i biuro szeryfa. Bardzo fajne. Ja też chcę! To do biura szeryfa, to jeden funkcjonariusz był naćpany na służbie. No ja chcę do policji. Właśnie, dzisiaj jedziemy roz to załatwić. O, przydałoby się. Weźmiesz mnie, proszę. Oj, palić gumę, idę na obrazy popatrzeć. Pewnie jakbyś powiedział, że jedziesz, to byś pojechał, jak przychodzisz. Jaki gang? Prosisz, to ja proszę. No bo ja proszę. Spójrz na niego. Od proszenia to ja tu jestem i od przeproszenia. No dawaj, chodź Gala Fighter. Przepraszam, nie. Nie? Właśnie cię wyjaśnił. A ja proszę. Dawaj. Idziemy. Za garażę. Co, za chwilę będzie? Tak, będzie. Ja tobie rozmawiam. No czekaj, idę po niego, bo się zgubi. Chodź tu. Ja dupia. Oczywiście. Nie kłócie. I co? I będzie tutaj? Tak. Za między 10 a 15 globalnie. A to ja też telefon wykonał, żeby przyszykowała. No i kurde, chciał z tobą rozmawiać, a gdzieś poszedł. Ja nie rozumiem. Dobry. Poszedł po chyba Andiego. Idziemy na biuro do góry. Na razie stańcie na ochronie. Osoby przynależne. Wejdzie pan, poczekajcie na dole, wejdzie pan, wprowadźcie go na górę do biura mojego. Albo do biura pana Mata. Idziemy do biura pana Mata, czyli to jest pierwsze piętro chyba bodajże. Zgadza się. Bo Galaxy naprawdę ma mega potencjał na to, żeby zarabiało na siebie. No. Jak najbardziej. Jak na kogoś. Jak on ma? Ten pan? Antonio Garcia. Okej. Okay.
Halo? Co? Poczekajcie na dole, Antonio Garcia przyjdzie. Wprowadzicie go do biura pana Matta Fireharta, czyli na pierwszym piętrze. Dobra. I porozmawiamy z nim. No, dobra. Na razie. Narka. Jak do siebie? Cześć Arci, słuchaj, ty wraz z Antonio widziałem, składałaś do Urzędu Miasta podanie na współwłaściciela Klubu Galaxy. Nie? A czy nie jesteś jako tam współwłaściciel, czy coś takiego? No chyba tak. A gadałeś na ten temat z Garcją? Dobra, przygotuj mi badania. Do tego Michaela Krawczyka. Policjant. No dobra, dobra. Masz pajaka, panie Fireheart. Co miał marihuana ze krwi? A pan Arci za to nic nie wydał. A, Michał Krawczyk. Yeah. Tak. Michael Krawczyk miał marihuanę we krwi, co szełdowskiego, co jest czerwone. Nie miał licencji na przygotowanie jego badania, co wykazały. Ciekawe właśnie, czy ja na przykład na mojego badania krwi? Po godzinach pracy mógłbym... Nie macie w komputerze? ...udzielać... A to chuj. Może to źle zabrzmi, ale pomocy jako psycholog? A ktoś ci zaproponował coś takiego? Psycholodzy? Ja nie mają badań tego. Według mnie możesz zawsze zrezygnować z swojej pełnionej funkcji. Nie, w życiu. Nie ma, uważam, że nie powinno być coś takiego, żeby psycholog należał do biura działalności gospodarczej i na zmianę. To jest jedna i określona praca, według mnie. Rozumiem. Znaczy, na początku jest za muła, ale zobacz, co się dzieje na podaniach o urząd gospodarczy. Więc za chwilę nie będziesz wiedział, gdzie ręce włożyć. Tyle ci powiem. Tylko właśnie tak, nie wiem czemu ludzie odpadają, ja do ludzi dzwonię i oni potem nagle jakoś się z tego rozmyślają. Radycy nie mają badań tego funkcjonariusza. Tak, słucham. Nie macie jednak. No dobra. Dobra, to tyle chciałem wiedzieć, no. Hej. No, czyli Arci jednak nie, czyli tylko pan Garcia. Głupia sprawa wyszła. No. Krzysztof. Nie mają badań tego funkcjonariusza, co miał marihuanę we krwi. Mają co? Nie mają badań funkcjonariusza, co miał marihuanę we krwi. A co to był za funkcjonariusz? Michael Krawczyk. A co z tym panem, który miał... On co, był pijany podczas badań? To on już w końcu został zmieniony dyscyplinarnie, czy nie? Jest w policji dalej. Napisał? A jest dalej. Pan Andrzej. Teraz ten jakoś tak. A ten Krawczyk nie ma jego badań. Krwi też. To nie mają kopii? Nie, pani Lucy powiedziała, że nie mają. Aha. To jest fajnie. W taki wypadku ktoś coś kurwa ściemnia albo pierdoli głupoty. Tyle w temacie. Wiem, że strzelał do wszystkiego, co było czerwone. Magicznie zniknęły pewnie i tyle. Dokładnie, dlatego też będzie trzeba przypilnować, żeby po badaniu. Otrzymano dowody. I dodam jeszcze, że nie posiadał badań medycyny pracy i nie miał licencji na branie jako funkcjonariusz. Nie miał licencji? Nie miał, tamtego dnia nie posiadał. A czy nieposiadanie licencji nie zwalnia cię z bycia funkcjonariuszem? To bardziej chodzi o to, że musi zdać broń. Strzelał do wszystkiego, co było czerwone. Aha, fajnie. No. Kogoś postrzelił? Wydaje mi się, że nie, ale strzelał w stację, benzynową. Żebym ja mu nie strzelił w łeb. Musieli go policjanci zgarnąć, szeryfi. No to przejdziemy się do szeryfostwa dzisiaj i porozmawiamy z szeryfami. Co to kurwa ma być, że nagle badania znikają ze szpitala? No albo jest się kurwa korumpem, albo nie jest się korumpem. Jak jest się korumpem, to się wypierdala z tego miasta, tyle w temacie. Każdy zdecydował, że chce pracować w taki sposób, a nie inny. Ja mogę rzucić w pizdu ten sąd, wyznaczę następcę. I pójdę kurwa do balasów, pasuje kolorem skóry. Tak by było chyba wygodniej, kurwa. Pisami, że może zaraz będzie mieć. Nie wiem, to jest śmieszne. Zadzwonię.
To teraz co, jest już Andy? W bazie znaczy, MS-u, Andy jest, ale no to wejdźcie na górę do nas do pokoju po prostu, do pana Mefi. O, okej. Posiada badania? Ciśnienie prawidłowe, puls prawidłowy, choroby, nie choruje, wady wzroku, brak dodatkowej informacji, zdolny do pracy. A, super. Nic, żadnych zmianek o czerwonych oczach, o śladów narkotyków, niczego. Aha, a powiedz mi... Czysty, zdany wpis. Kiedy ten wpis powstał? Już ci mówię, powstał wczoraj, o godzinie 16.59. Zobacz, kiedy raport wysłałem. Już patrzę. A twój raport jest z dnia... ...24, czyli dwa dni temu. No i nic nie poniósł żadnej konsekwencji o to do tej pory od szeryfa. Wtedy było to zgłoszone szeryfostwo, to jest. Aha, to ciekawe. Dobra, jak będziecie mieli odpowiednie dowody, wypiszcie wniosek i posądzamy biuro szeryfa po prostu o korupcję. Wraz, kto wystawiał badania IMS? Który z IMS? Wystawił pan Michael Angelo. Dobrze, pana Michael Angelo to również się weźmie na rozprawę. O, pan Michael Angelo w ogóle wtedy mu krew badał, kiedy miał wykrytą marihuanę we krwi. Pod zarzutami korupcji i zatajenia prawdy. Tak, a tego wpisu z wtorku nie ma. Nie ma, jest tylko ten z wczoraj. Zróbcie zdjęcie odpowiednio. Tam w telefony. Zapiszcie sobie zdjęcie. Jeśli badania znikną całkowicie, zostaną osądzeni pełnym prawnie o korupstwo. I zostaną zwolnieni dyscyplinarnie. Albo na mocy dyrektywy odpowiednich organów. Albo ja tym się kurwa zajmę i wytoczycie im po prostu proces. Prokuraturą zajmie się pani Selina, wy się zajmiecie jako świadkowie wykonywania czynności. A ja upierdolę, bo mnie już to nudzi. Takie coś. Tych balansów. Oczywiście nic nie mówię. Fachu? Tyle w temacie. Bo dwa dni wysłaliście na badania chłopa, wykryto u niego marihuanę, że jest pod wpływem na służbie, po czym nie. Dwa dni później nagle jakimś magicznym kurwa sposobem panu po dwóch dniach sprawdzenia nic nie wykryło. No to jest ciekawe, czyli w takim wypadku albo jest skorumpowane biuro szeryfa razem z IMS, albo samo IMS ze strony Blends. Było tak, że on nawet wtedy nie miał badań. Wtedy został złapany za to, że strzelał w szerowane rzeczy. To nie były badania. Został przywieziony na szpital w celu zbadania jego krwi. A medycy napisali, że nie mają obowiązku wpisywać tego, że osoba miała rozszerzone źrenice i była pod wpływem narkotyku. Ale powinna zrobić odpowiedni raport do odpowiednich organów, dobra. Czyli do LSPD. Tak. Super zrobili. I to powinno trafić na biurko komendanta. Coś mi się kurwa wydaje, że tutaj ktoś macza paluszki. I to tak, macza paluszki, że za bardzo przesadza. No ale w końcu niektóre osoby z IMS też lubią sobie zajarać, ja nic do tego nie mam. On ale... przyszedł butelką zioła. Mhm. No i medycy stwierdzili, że to jest marihuana. No i jakieś tam 10-15 minut później zaczęły się strzały dookoła komendy Sandy. No i przeprowadzili zakutego funkcjonariusza, który strzelał wszystko, co jest czerwone i wszystko, co się rusza. I wtedy właśnie zrobili mu badania krwi. Posiadał tej krwi marihuanę. Chociaż po marihuanie nie ma się takich jazd, że się strzela wszystko, co jest czerwone i się rusza. Czyli dopalacz jakiś. I coś więcej musiał mieć, tak? I nie posiadał licencji na broń ani badań wtedy żadnych. Po prostu dalej poszedł na służbę. Zbadajcie tę sprawę po cichu, nie można wierzyć w LSPD ani w biuro szeryfa. Zaciągnę porady od osoby, której jedynej ufam w LSPD. Z niewielu. Chciałbym się dowiedzieć głębiej, o co tu chodzi. Czyli badamy sprawę nieoficjalnie? Nie, nieoficjalnie. Po cichutku. Dowiedzieć się, pośmiać się. Będziecie mieli pewne dowody, możecie odbić do pani Seliny. I wtedy ona wytoczy odpowiedni proces. Mogę się w końcu przydać.
Przyszedł pan Antonio? Może się w końcu przydasz. To może zanim pan Antonio przyjdzie, to powiecie to, co chcieliście powiedzieć panu Liamowi. Wszyscy, w sumie już jesteśmy zebrani. No, ja... Tak, słucham. To może niech... Co on robi? Coś tam... No już poczekam. Co? Chodź. Co? No mów to, co chciałeś mówić. Ja? No to. Nudno nam. Strasznie nam nudno. Dobra, może powiem to ja, bo to... Chodzi nam o to, że my, jako pracownicy Biura Ochrony Wewnętrznej, bardzo mało robimy i bardzo w niewielu przypadkach się przydajemy. Po prostu chcielibyśmy dostać pozwolenie na robienie innych rzeczy, na przykład pomocy w konwoju. Dzisiaj wiem, że... Znaczy ogólnie chodzi nam o to, żebyśmy mogli pomagać LSPD w jakichś takich sytuacjach, gdzie jest im rzeczywiście ta pomoc potrzebna, bo jedyne sytuacje, w których jesteśmy potrzebni, to jeśli gdzieś jedzie adwokat, a najczęściej jedzie na komendę, to tam możemy go chronić. No ale no to też to normalne by atakował na komendzie, tak? Dobrze, w takim wypadku możecie osobi... Ja wyrażę zgodę, musicie jeszcze prosić o zgodę pana Jacka Stronga. W takim wypadku. Ja mogę z nim porozmawiać, ale wątpię, żeby potrzebna była procedura jeszcze Biura Ochrony Wewnętrznej do współpracy z LSPD podczas konwoju, gdzie ich jest po prostu dużo. Cześć, bobek. Rozumiem, ale nie chodzi mi tylko o konwoje, chodzi też o inne rzeczy. Wiesz, ostatnio miałeś jako... okazję się wyświadczyć, takim faktem się wyświadczyłeś, że ja kurwa byłem postrzelony. No, przykro mi. Nie wiedziałem, że to może mieć jakikolwiek związek z tobą. Zasada jest bardzo prosta. Wydział Ochrony Wewnętrznej, jak i sąd, jak i biuro gospodarcze jesteśmy jednym narządem, jedną formacją współpracującą z policją, IMS i również mechanikiem. Do momentu, aż nie... Współpraca z policją, jak nie wołają na nic. Ale, bo oni nie potrzebują, mają dużo członków, ale jeśli porywany jest funkcjonariusz policji przy na przykład widzeniu osoby z BOW, ale no to dobrze, może ale zareagować. Ale ja nawet nie mam kontaktu, ja nawet nie wiedziałem, że oni cały czas go szukają, nawet nie miałem żadnego kontaktu z nimi, nie mamy. Radio też mi się dobra, przydało. Dobra, w porządku, radio z czasem oczywiście zostanie przygotowane. Wszystko po kolei, próbujemy zachować balans i jednocześnie nie wpierdalać się między wódkę a zakąskę. A druga sprawa jest taka, że no... Wiesz, Eddie, ja nie mam z tym żadnego problemu, zresztą sam interweniowałem, jak było potrzeba, więc jak będziecie trafiali na coś takiego, to możecie zainterweniować, zatrzymać pana, jeśli robi coś nielegalnego. Nikt wam z tego nie zabroni. Jak gada na krowach na przykład o czymś. Dzwonicie po IMS, zakładacie blachy, biuro ochrony wewnętrznej, jesteś zatrzymany. Za chwilę zjawi się, bo... Przepraszam, LSPD. Jesteś zatrzymany. Pod zarzutami korupcji, jak i również, nie wiem, rozprowadzania informacji na temat czarnego rynku. Wszystko tak, potwierdzone jest kamerą. Właśnie, to będziemy mogli jeszcze panie Diamie porozmawiać po tym całym zebraniu, bo chciałem po prostu powiedzieć pewną rzecz. Mhm. Siema. O, siema. Dzień dobry. Rozumiem, że pan jest organizatorem poszczególnych imprez, tak? W klubie Galaxy? No powiedzmy, że coś tam mnie ludzie proszą, no to mówię, chodźcie do klubu i ludzie idą, nie? Rozumiem, tylko w tym momencie moim zdaniem albo ja wiem, że jest pan szefem mechaników, tak? No to ma pan bardzo ważną pracę, ale skoro pan tak imprezuje i organizuje imprezy, to ja proponuję panu załatwić jakąś osobę, która będzie chciała przejąć to świadczenie, jeśli chodzi o lokum. Tam by był dobry dochód. Jest taka osoba. Jak najbardziej. Tak, tylko się nie zgłasza po papiery. Jak to nie? Znaczy nie przyjechał do urzędu, aczkolwiek tam wiadomo o co chodzi, już było robione. Tylko nie miał czasu do urzędu wpaść i tyle. To jest dokładnie, to się osobiście skontaktuję. Nie pamiętam nazwiska, nazywa się Dante i tyle. Pan Dante. Pan Dante. To jest imię, tak? No? Tak. Czerwone Dante włosy. Maiden. Mhm. Strasznie charakterystyczna postać, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny. Także ten... Rozumiem, już jakiś plan wstępnie jest obrany, co? Oczywiście, że tak. Dobra, ja zobaczę, czy jest... Tu chodzi, już macie
wynajem, to chcecie gdzieś zrobić taką cudzysłowie przeprowadzkę tego klubu, czy zostać w miejscu, gdzie nie jest obecnie? W miejscu, w którym aktualnie się znajduję. Bo słyszałem opcję już na mieście, że niby ktoś, kto się, że tak powiem, jest łaszy na ten klub, to chce go gdzieś przenosić bardziej centrum miasta, bo lokalizacja nie jest do końca najlepsza. Oj, pardon. Ale nie wiem. Nie jest w centrum, mi się wydaje, że jeżeli nie jest w centrum, to są właśnie plusy, bo w środku miasta mieszkają ludzie i po 22 to by przeszkadza ludziom, nie? Mhm. A tam jest taka dzielnica wokół, której no nie ma budynków żadnych, a blok, w którym klub się znajduje, jest opuszczony, z tego co mi wiadomo, jeżeli chodzi o mieszkania. To prawda. Zresztą kwota, którą mógłbym wynająć cały blok, jest problemem, także teraz mogę wyłożyć 5 milionów jak trzeba. Ale słychać mnie? To tak. Próbujemy do Milosa. Trzeba rozmawiać. On tam się jak mała dziewczynka podjara, jak laska taka, wiecie, 10 lat, co lalkę Barbie zobaczyła na przecenie w sklepie. No. Znaczy nie, ja jestem po prostu organizatorem, no. 90 kontaktów zobowiązuje i ludzie piszą. No tak. Także... Jakbyś się tam dowiedział, jaką ma ona nazwisko, to... Prosiłbym cię, żeś mi to w SMS-ku tam napisał, to ja się będę z nim kontaktował. Postaram się dowiedzieć. No nie wiem, nawet sam ten Bush, czy tam Dusz, do mnie dzwonił i mówił, wy tam zorganizuj imprezę, bo z informatykiem chcemy się pobawić. Tak było, okay. Nie kłamie. W porządku. No, także no. Śmiesznie. To ten pan Den? Nie. Pan imię to było tego pana jak? Dante. Jak wrota Dantego? A ja mam takie pytanie jeszcze jedno, bardzo ważne generalnie. Tak? Może wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te zdanie, to do Boże, te pytanie w sensie, może bardzo dużo zbielić w całej tej rozmowie. Może wpłynąć na jakość tej rozmowy i na relacje między nami. Jak ten Mercedes wasz jedzie, ten, co za 5 milionów jest w salonie? Nie mamy Mercedesa żadnego. A kiedyś widziałem, jak ktoś z nim podjechał od was. Jakiś czas temu było. No właśnie, to jak on jechał wtedy? Tak, pół na pół, nie wiem, powiedzmy. Bo się zastanawiam między Porsche 911 a tym Mercedesem i nie wiem. Wydaje mi się, że powinien pan wszystkie pieniądze przekazać mi i ja sobie kupię to auto. Nie, kobieta mnie wkręca z przyjacielem, że jakieś dziecko. Ja mówię, jakie znowu dziecko? Ja chcę Porsche. No i właśnie taki problem. W sensie, że kobieta w ciąży? No tak, może być. A nieciekawa sytuacja, bo wolę Porsche. Też bym wolał Porsche. To jest Porsche lepsze. No nieciekawa sytuacja na Porsche dwuosobowe, nie? To zaraz no właśnie mi o to chodzi, no właśnie o to chodzi. Porsche brzmi jak mój dziadek na kiblu, proszę was. Każdy samochód tak brzmi, więc ja nie wiem, czy myślałem, że ludzie nie podsłuchują swoich dziadków na toalecie, ale w porządku. To ciężko nie podsłuchiwać. Ciężko nie słyszeć. Jak się... Ciężko nie słyszeć, jak się siedzi w kiblu z dziadkiem. No dokładnie, no. O to mi chodzi, no. Znaczy, chodź pod nóżek. Halo? Halo? Naciska na brzuch. Siema. Co tam? Posiedzenie jest, panie. Bo Mercedes pięknie brzmi. Kurwa, wszyscy słyszą, co? Jak posrali. Zajebiście. Tak? No to czwóreczka za 4,8. Ty też słyszysz teraz? No.
teoretycznie. Ja ich słyszę, ale na szybkie rozmawiam, nie powinni mnie słyszeć. No nie, na szybkie taki. Myślę na odporcie albo na tym. Szybczysz tak nawet sporo, wiesz? No właśnie, że w tym, że ja lubię szybko. Halo, słyszycie mnie? Halo, słyszycie mnie? Nie, nie oddam wam pieniędzy. Ja nie słyszę mnie. A, wiesz co jest najgorsze? Może je zabierzemy. Co? Że na trzecim oczku nic nie słychać. Bugatti? A, ale no, Bugatti kosztuje lipa. 50 milionów. No to strasznie. Jeśli będzie, o! O. Na mnie próbuję zarobić 500 tysięcy w 3 dni, więc proszę mnie nie odpakować. No przestań, mam trzecie oko. Stoję w miejscu cały czas. Dobra. Przez 3 dni zarobiłem 50 dobra, tysięcy. Ale to wiesz. Że mechanik to no ale to ja mówię o pieniądzach, które sam zarobiłem, a nie o tym, kto mi spłacił, co nie? Mhm. Wczoraj mi spłacili milion, to fakt, ale... Ja ci się jeszcze spłaciłem. Właśnie, a propos spłacania. No, nie odzywaj się. No. 300 tysięcy jeszcze. Ty! Ile? Ile? Chyba 700. No ale 300 chcecie mi dać pół miliona? Nie ma problemu. Mogę dofinansowanie na firmę dostać? Na razie to się zastanawiasz nad 911, na twoim miejscu siedziałbym cicho. No, no właśnie, dofinansowanie na firmę 500 tysięcy, tyle mi do Porsche brakuje. Samochód służbowy do przewożenia części. Duży, pojemny bagażnik. Ty, ja dzisiaj ze Stefanem warsztat ogarniałem. To znaczy co? No, żeśmy części nowe kupili. Ale będziemy w ogóle prawdopodobnie kupować warsztat w nowej lokalizacji. Na wjazd do miejsca tuningowe jest na 15 samochodów, gdzie teraz masz 4. Więc, no. A was ilu jest? Nas jest teraz 4, będzie 5 zaraz. Wow. No. I tak jak na taki warsztat i na tylu klientów, to jest naprawdę dużo. Bo roboty praktycznie w ogóle ja nie ma. Jak widzi pan, ja założyłem organizację gangsterską o nazwie Sąd. No ja też mam mechanik gang, nie? To jest moja ekipa. Ci dwaj krzyczą, szanuj dupę kasztanie, ten i ten. Łapy! Szanuj dupę! Nie no. Nie zabijajcie mnie, proszę, nie chciałem przemalować tego auta na inny kolor niż chcieliście. Dobra, przeszukać go, masz abonament na wchodzenie do sądu? Nie no, nie przeszukujcie mnie, bo znajdziecie coś, czego nie chcecie znaleźć. Co? A to możesz mi oddać. Akurat biuro ochrony wewnętrznej może w tym momencie pana przeszukać całego. Nie wiem, możecie szukać, nie ma problemu. To ci miałem taką niefajną sytuację, że ja siadzę sobie na krowach, nie siedzę sobie. Myślałem, że powiesz o tym, jak do ciebie strzelałem. Chodzi do mnie pan z taką maską jednorosa i mówi do mnie, czy chce pan zobaczyć mojego roga? A ja powiedziałem, że nie. I on wtedy zaczął dojść krowę. Jakby później i później się skrzyżowały do tego drogi i to on dostał za mną jakby. I pokazał ci roga? No. No, spoko. Generalnie to sorry, że do ciebie strzelałem ostatnio. No, spokojnie. Czemu strzelałeś? Bo biegał rozebrany po ulicy i chciałem, żeby zbiegł, bo bym go potrącił. Biegłem po ulicy, ponieważ chciałem... Skakałeś po ulicy. Miałem zielone na pasach. Co miałeś zielone na pasach? Tylko biegałeś po środku ulicy, a niech to było 4 pasy. Chyba ale... po zielonym to ty byłeś. No musiałeś być po zielonym. Ja jadę z tym, kupi, to ona by cię uderzyła, wiesz, bo ona cię wystraszy, żebyś odskoczył. Znaczy... Odskoczę w stronę jezdni, ponieważ jechało inne auto, za którym się mogę schować. A po prostu chciałeś skoczyć pod Urusa, żeby odszkodowanie dostać. No, w sumie to by było nie najgorsze. No, to by było nie głupie. Pan nie strzela tak głupio, bo następnym razem naprawdę jakbym ja tam szedł i pan by zaczął strzelać, schowałbym się za samochodem, wyjął broń i pan oddał. Znaczy, generalnie to i tak będzie stracę licencję, bo policja mnie była wczoraj 13 razy na strzałach. I mówili, że zaraz mi ją zabiorą. Ale tłumaczyłem się tym, że to nie ja, tylko lokalny. Dobry, panie Strok, mamy tutaj osobę notowaną. Nie, nie jestem notowany. Jednak nie jest. Za dobre kontakty z ludźmi, żeby być notowany. Niestety, ale tak to działa. Słucham? Mówię, że jak ktoś ma dobre kontakty z ludźmi, to ciężko o takie rzeczy. No, tak to działa, niestety, no. Nie ma co ukrywać, że podjeżdża do mnie policjant, bo przekroczyłem prędkość 250 km na godzinę. Zamiast zabrać prawko i wsadzić do więzienia, to mówię, o siema Garcia, co tam u ciebie? Więc no, dosyć zabawnie. Ale to tylko raz się zdarzyło, a tak to są naprawdę w porządku panowie.
Raz mnie zatrzymali, ale jak powiedziałem, jak go przegadałem, to mnie puścił. Bo jechałem po pijaku i skazywałem się tym samochodów. No, tak było. W jaki sposób go przegadałeś? Powiedział, że mnie zakuwa i był ode mnie 3 metry i mnie zakuł. Ja powiedziałem, że jest czarodziejem, że mnie zakuwa. I on powiedział, dobra, musimy jechać. No. To jest szczęście, a nie przegadanie. To się nie nazywa szczęście, tylko wiedza. Także dosyć zabawnie. Ale nie, to akurat w porządku, bo chłopaki wyczyścili cały parking z samochodów, mandatów nastawiali, bo idioci tak to poustawiali, że szkoda gadać. Jeden z najbardziej aktywnych funkcjonariuszy zresztą. A wystarczyło i śpieszę. A czyli ja nawet nie wyjechałem z parkingu, także to nie była droga publiczna. No. Musiałem przestawić samochód, bo by mi go odholowali i w tym był problem, nie? No to w takim razie to pada Garcia, to będzie wszystko. Wszystko, co chcieliśmy się dowiedzieć, to już wiemy. No. Najwyżej będziemy się kontaktować. No dobra, tak idę. Tak. Do widzenia. Do widzenia. Jeśli będą osoby osadzone na konwoju, to i tak możecie jechać na ubezpieczać ale tyły. Ale my nie mamy informacji o takich rzeczach, właśnie no. O to chodzi. To wystarczy... my nie mamy kontaktu żadnego z nimi, tak, nie dostajemy informacji. Chciałbym poinformować was, że na naszej aplikacji rządowej macie coś takiego jak taryfikator. Na początku oni taryfikują pieniężnie. I wy to i widzicie. Mamy jechać i się wtrącać? To bez sensu. Tym bardziej, ale... że jeszcze powiedzą dobre nie. Jeszcze, bo nie ma po co. Ale to dobrze, mamy taryfikator, ale co to jakby, jeśli widzimy na przykład, jakby my nie wiemy, czy oni wyruszyli na konwój, czy nie, no bo jakby to nie wiemy tego. No to nawet jeśli, dobra, dadzą grzywno, to mandat i chwilę później dadzą ten, wyślą do więzienia, nie? To... Zależy od ilości miesięcy. No dobrze, no ale jeśli ktoś... nie chce tego konwoju, no to jakby my nie jesteśmy jasnowidzami, żeby wiedzieć, czy oni robią konwój, czy nie, na podstawie faktury. Czy mamy faktury tylko mandatów. W takim razie, no, w takim razie jesteś, tu jest szef dyrektywy, bo niech porozmawia z panem Strongiem ewentualnie. Ja nie mówiłem, że praca będzie ten wiecznie pełno adrenaliny. Miasto tak naprawdę się rozkręca biznesowo. I tak naprawdę w tej robocie, w której my jesteśmy, zostaną tylko najwytrwalsi. Żeby później... To ja... Dobrym przykładem jest to, co powiedział przed chwilą pan Garcia, że teraz jest tak czterech czy tam trzech mechaników, tak, i nie mają co robić, bo ludzie jeszcze może nie mają wystarczająco dużo gotówki, ale jak ludzie już zarobią, no to tej roboty będą mieli tyle, że auto tam będzie jedno wyjeżdżało, drugie wjeżdżało. Ale na to wszystko potrzebny jest czas. Dobrze, tylko jakby, no jakby ja to bardzo rozumiem, tylko po prostu na ten moment jakby rozmawialiśmy wczoraj o tym z Richardo, nie wiem jak to naprawdę, Richardo i no po prostu sobie rozmawialiśmy i pomyśleliśmy, że warto to jest zwrócić na to uwagę. Macie plan na swoją, na swoją pracę? To realizujcie go, przedstawcie mi go, a nie nudzi nam się koniec. Spróbujcie zadziałać też sami. Tak, tylko że my nie dlatego właśnie chcę potem dlatego potem zebraniu się z tobą porozmawiać. Mhm. Dobra. Ja mam także pytanie. Odnośnie tak? Naszego taryfikatora. Czy jeżeli chodzi o jego zmianę, bo mam taką propozycję, chciałem z kimś tym porozmawiać, to do szefowej czy do pana? Albo do niej, albo do mnie, a co? Bo chodzi o to, że po prostu uważam, że stawki są za wysokie i w 90% to się po prostu nie opłaca i teraz skończy się tak, że po prostu... Generalnie to od chwili obecnej sytuacja będzie wyglądać tak, ja planowałem zmienić. Wy jesteście dyrektywą adwokacką i prokuratoryjną z urzędu. W związku z tym urząd wam będzie płacił za rozprawę, a nie osoba poszkodowana. Innymi słowy, jeśli ktoś będzie chciał wykupić tak zwany abonament, żeby... posiadać usługę adwokacką na dłuższy okres i gdzie ten adwokat faktycznie będzie się starał poruszać z tym klientem i traktować go interpersonalnie i osobiście, będzie płacił abonament. To nie jest wysoka kwota. Idź sobie zobaczyć ubezpieczenia.
Natomiast jeśli będą sprawy jednorazowe, gdzie zostanie przydzielony adwokat z urzędu, na przykład ty, pani Selina, czy ktoś inny, kto w przyszłości będzie pracować, to potem wy wysyłacie mi tok rozprawy i ja teryfikuję go i wypłacam wam pieniądze. Rozumiem, czyli no wszystko będzie w niedługim czasie zmienione, tak? Tak. Znaczy, w takim razie nie wiem. Mimo wszystko, bo chciałbym mieć trochę więcej zajęć na tej posadzie, bo bardzo ją lubię. Jakby też powiem a propos tych fakturek, znaczy tych fakturek adwokatów, bo to jest najczęściej tak, że jeśli, no, taki przykład, LSPD chce wystawić mandat do wysokości 80 tysięcy i adwokatowi da się zejść o te, nie wiem, 20, to po najmniejszej to jest tam 25%, to i tak to jest 20, to tak, to jest 20, więc on wychodzi tak naprawdę na równo. Tak, tylko schodzi mu więzienie, więzienie jest bardziej ważne. No. Zejścia, jeśli się tak, dogada. Tak, no, ale na przykład mieliśmy dzisiaj sytuację, że było 8 tysięcy. Tak, 8 tysięcy i 5 miesięcy, nie? A siedzieliśmy z 20 minut globalnie i no. I tam udało nam się zejść o jakieś, nie wiem, chyba 2 tysiące. Nie, tylko, znaczy, no w sumie zeszliśmy z 8 tysięcy do 4 i bez miesięcy. No tak, no ale pewnie by się udało bez wszystkiego, no to ale... na tym polega praca adwokata. Nie lubię ludzi, którzy wzywają mnie o takie bohostki, nie? W sensie, no mają prawo, no. Tak, tylko chodzi o to, że no, w niektórych po prostu sytuacjach to się po prostu nie opłaca. Więc myślę, że jeśli by po prostu te takie procenty od fakturek, od mandatów, po prostu by trzeba było zmniejszyć, znaczy minimum by trzeba było zmniejszyć. O to chodzi. Znaczy, no. Ja powtórzyłem i drugi raz nie będę powtarzał, jak mnie nie słuchacie. To zostanie obalone do jednorazowego bronienia się. W tym momencie teryfikator będzie obowiązywał mnie. Innymi słowy, wy wrzucacie mi sprawę, ja wyceniam tą sprawę i wypłacam wam należne pieniądze za rozprawę. Czy wiem, ja słuchałem tylko po prostu jakoś tego... No, nawiązałeś do czegoś, co już powiedziałem. Dobrze. Gdzie natomiast abonament będzie się liczył u osób, które będą chciały współpracować. Albo tak zwany Groupon. Gdzie... Jeżeli chodzi o datę, to kiedy to się prowadzi? Nie ma jeszcze dokładnego terminu, kiedy wejdzie nam teryfikator? No, teryfikator wejdzie jutro. Ale super. Jeszcze coś? Nie. Świetnie. Jak tam ja się gra w FM? Dobrze, Lemon. Telefon do pana Presla, jeżeli ktoś posiada. Nie posiadał. Mam telefon do ludzi, których lubię. A, generalnie. Ale nie, bo jeszcze jest sprawa jedna. Mhm. Bardziej do pana Fireharta, czy tak? Jeśli... Ponieważ jest taka sytuacja, że jakby ludzie, pracownicy szpitala wystawiają faktury na przykład dwa razy większe niż się należy. To jest jakby... nie wiem, czy można coś z tym zrobić, czy po prostu to... No to jest niezgodne z taryfikatorem, jaki ma ustalony z góry IMS i jeżeli taki... No tak. Będziecie posiadali dowód z taką fakturą, no to możecie do mnie przyjść, ja z taką informacją idę od razu do zarządu IMS-u. Najpierw będę chciał wyjaśnić ze strony zarządu, jeżeli takie wyjaśnienia nie zostaną mi wprost wyjaśnione, z jakiego to powodu została nałożona taka faktura, ja to sprowadzę, napiszę odpowiedni raport. A ty nie rozumiesz, oni znajdą zawsze powód. Chodzi o to, tak, że jeśli mają teryfikację, niech trzymają dupy tej teryfikacji. A my nie mamy chodzi do tego? Dzisiaj. Ja z bitą rękę, jak jeszcze było polowanie, dostałem 30 tysięcy. Znaczy, to nie jest problemem, tak? Bo ja wchodzę w tablet, ja wchodzę sobie w zakładkę IMS, ja mam pełen... To jest stary. Ja mam pełen... Nie. Ja mam dostęp do aktualnego. Także ja mam aktualne zdjęcia, mam także, trzymam to w swoich teczkach, także spokojnie. Jeżeli takie rzeczy mają miejsce, proszę mnie o tym informować, ja się tym na pewno zajmę. Dobrze, po prostu tylko ja zapytać, muszę mieć taki, bo dzisiaj sam pan Elvis Precel pisał na Twitterze, że pan ma 10 razy większą, jakby 10 razy większe fakturki niż normalnie. My? No to w takim nie, razie... Nie, my, tylko jakiś pan, który tam coś... Kogoś tam obrażał, coś tam. Nie, dokładnie no nie wiem, ale... w takim razie ja proszę pamiętam zrobić jego screenshot nawet. W telefonie takiego tweeta. Wyślijcie go mi, mailowo. Kto ma 10 razy większe? Nie pamiętam imienia. Ja pamiętam nic z was. Nick
Collins bodajże, albo Nicolin. A to jest tak. EMS? Pracownik? Nie, to jest osoba, która obrazi, chyba kogoś obraziła. Trochę prawdy napisała, dostał... o medyka. Tak, chyba coś. A, czyli było. Rozumiem, jak ktoś obrazi EMS, to faktury razy 10, a jak EMS obraża kogoś innego, to, no. To jest to zamiatane pod dywan, tak? Tak, tak. Generalnie to tak wygląda. Pięknie. Generalnie, no już myślałem o tym nawet, czy nie wytoczyć procesu, no ale jak tu pan Maciej się tym zajmie, no to nie wiem, ewentualnie... Znaczy, no, możemy zrobić współpracę dwóch frakcji, tak? To ja nie widzę w tym, że... To ja mogę po prostu pogadać z ludźmi, bo znam parę takich, którzy mieli z takimi problemy. No jeżeli takie problemy się znowu wydarzą, to ja po prostu nazbieram trochę tych screenshotów z telefonu. To ja już mam jednego świadka, stoi po mojej lewej. No, no możemy żyje, wytoczyć jakiś jest, big procesik i zarobić na tym wszystkim. Mam fajną ciekawostkę co do medyków. Jaka? Mój kolega wywalił się na krosie, medyk przyjechał, powiedział, że ma siniaka, no bo się wywalił, tak? No nic więcej nie mógł mieć. Tam powiedział, a to chuj ci w dupę leż. I pojechał. No to ja miałem taką sytuację, jak pan medyk jakiś mnie zobaczył, podjechał, zobaczył, aha, to pan i odjechał. No. Albo dostałem 14 tysięcy faktury za maść. Z czego normalnie to jest 7. To też jest bardzo dziwne, bo jakby nie rozumiem logiki. Jeśli ktoś ma złamaną rękę, to wychodzi mu mniej niż jakby chciał plasterek na rękę. To nie możesz mieć. To prawda. Nie możesz mieć. Maści są za drogie w ogóle. 7 tysięcy to więcej podanie rączki. Jeszcze chłop dzisiaj dostałem ciosa przypadkiem i ten. I chłop do mnie, ale muszę dać panu maść. Muszę dać panu maść. No kurde. On muszę dać maść. No i dziś cyk, 7 koła. Znają tak. Ty mówisz, że nie chcesz, on muszę ci dać, ci daję tę moc. Ten cennik jest po prostu dla mnie jakby nielogiczny, no bo który plasterek, jakby i sprowadzają do szpitala te plasterki maści, no to chyba one nie kosztują aż tyle. No albo... A ten, ja poszedłem wczoraj po plaster. Pytam się, mogę plaster, a chłop do mnie nie. Bo nie mogą nie wydawać plastrów. Chociaż już to masz. To nie. Lub jak na przykład mówi, że nie no nic mniej jest już okej, okay. A on nie, to jeszcze ci maść dam, tu ci jeszcze posmaruję bandaże, tu coś jeszcze, no, tabletkę ci dam. No u mnie zeszły dwie maście na drobne miejsca na rękach. Tak magicznie. No. Nie no, generalnie to jeśli masz małego siniaka na ręce, to a na drugiej też masz siniaka, no to nie wiem, jak oni to robią, że całą maść po prostu walają. Czy już tak masz połamane nogi? O, bo ostatnio mi 13 chciał dać za nic. Chyba do kieszeni. Bez rentgenu stwierdził, że moja ręka jest zbita i operował na tym, że moja ręka jest zbita. A gdy po prostu skarżyłem się na ból. Co ci było? A wiesz co, jak jeździłem na polowaniu, to wywaliłem się. No i tak wiesz, delikatnie se zjechałem. No i nie, problemu nie było, ale w pewnym momencie zobaczyłem, że motor na mnie leci. I zasłoniłem się tą ręką, przynajmniej sobie osłoniłem twarz. No to... On lepiej wiedział, co ci jest. No tak, tak, lepiej. To jest to doświadczenie, tak. Jak już w takich tematach jesteśmy, upadków i tak dalej, ubezpieczenie zdrowotne będzie jakieś firmowe, czy musimy kupować... Tak, będzie firmowe, będę się... Temat był poruszany chyba. Tak. A to ja nie wiem, okej, dobra, to przepraszam. Będę się ugadywać z panem Preslem, jak tylko będzie chwila, że będę mógł na chwilkę podjechać, ale pewnie dzisiaj jeszcze podjadę. No pojedziemy zaraz. Z tego co widziałem, to szukał mnie, także możemy od razu podjechać. Dobra, to podjedziemy. Dobra. Dobra. W takim razie mogę zbierać jakby zdjęcia faktur i skany, wszystkie, żeby... Jak najbardziej. To my już będziemy się kontaktować, możemy nawet chodź, działać wspólnie. Czekaj, Maciej, ja mam twój numer? Wiesz co, chyba nie ma. To my później z Andym jeszcze się złapiemy gdzieś. Lordzie. Nie mam twojego numeru. Dobra, to zapisz sobie 600. Raz. Słyszę. Trzeba mu. O. Kontrolny miał lecieć. Jestem w pracy, jakbyś jebnął mi kontrolny, to bym cię dyscyplinarnie dzwonił. Co? Jakby kontrolny poleciał, jak jestem w pracy, to byś dyscyplinarkę ode mnie dostał. No i dobrze. To zajeb mi kontrolnego, sprawdź. No ja bym nie sprawdzał, no. Tycha nie masz. No nie. No, trzeba ruszyć po ślady. Tak, tylko że ja się chyba tu przysnę. Mhm. Bo są krople, więc zaraz będę.
To co teraz jakby, bo ty... Się nie wiem, jedziemy, tak? No, jedziemy do szpitala. Okej. Okay. Na dwa auta, bo chyba do jednego się nie zmieścimy, tak. Nie? Tak. Panie się ta wyspa rozwija, no? Całkiem. Mogę takie auto wziąć? W sensie Bentleya? Tak. Tak. Okej. Okay. A może byśmy jeszcze poczekali? Znaczy, ja bym poczekał jeszcze może na... Ricardo. Nie chcecie. Możemy poczekać. Nie no dobra, to pojedziemy za wami już. Okej. Okay. Ja tylko ogłoszę szybki kod żółty, panowie. A gdzie mam jechać? Gdzie mieliśmy jechać? Na szpital chyba, nie? Czy to się wiara? Do te ubezpieczenia? To podjedziemy. Spokojnie. Najwyżej poczekamy i tak muszę napisać do pana Presla. Okej. W sumie napiszę do Presla, że zmierzamy w kierunku szpitala. Napisałem na Twitchie, ale... No słucham cię. Jedziemy na szpital do Los Santos. No to dojedź do nas, no. Podały bossy zapiąć. Mam tendencję do niezapinania pasów. Jak się super lata przez przednią szybę. Amazing. Świetny jest. Ups, czerwone. Jaki masz procesor szybki? To było późne pomarańczowe. Już mówiłem, jaki mam procesor. Dobra, że światełek nie ma ten Bentley świecący. Obejrzyj poprzednie streamy, będziesz wiedział. Codziennie mi się nie chce odpowiadać na to samo pytanie. Bez urazy. Jakikolwiek. Wiktoria chyba tylko ma, tak? Czy... No i Charger. I Charger jeszcze, okej. Okay. Dobrze, kamelony. O, to jest piękny. Piękny lakier. Oho, blisko. O. Ja nie uderzam nigdy w auto przede mną. Nie wjeżdżam komuś na haka. Nie wiem, do której... Ten, jak on tam miał... Dalej nie ma licencji na broń. Dobra, skrótem. A jest na służbie. A propos tego funkcjonariusza, co był pod wpływem narkotyków, to mamy tylko dowody ustne tak naprawdę. Nie mamy żadnych dowodów zdjęciowych, ani wykazów. Jest... To jest ten wykaz, to co ci wysłałem na maila. To jest to, że miał. To jest to potwierdzenie z komputera medycznego. A, to będzie okej. Okay. Dobra, w porządku. Proszę. A do licencji na pewno dalej nie posiada jej, wiesz? Mhm. To zdychaj dalej. Chcesz czymś pomóc? Nie. Panie Liamie? Tak?
Czy mógłby pan też poprosić, żeby zaktualizowano u nas na aplikacji taryfikator IMS-u, bo raz próbując sobie obliczać fakturę, żeby zweryfikować, usłyszałem, że mam stary, że mamy dostęp do starego taryfikatora. Ale pan Precel wrzucił taryfikator. Nie, ja. To nie zauważyłem. Będziemy się stosować do taryfikatora, który wrzucił. Zobligował się do tego, że będzie wrzucał taryfikator. Tak, jeśli także według pana Precela ten, który jest obecnie na aplikacji, to jest aktualny. No tak, no pan Precel wrzucał nam taryfikator, więc wiesz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To zapraszam. Dzień dobry. Gorączkę masz? Nie, mów mi, że masz gorączkę, no. Momencik, bo kluczy zapomniałem. Tak to jest, jak się w wolnych chwilach działa na wsparciu. Nie mów mi, koteczka, że masz gorączkę. Bez przesady. Dobra, zapraszam. Co kupujesz? Pani idzie gdzie? Nie polecam siadać, bo, że tak powiem, się oczka psują. Ja chciałem sobie usiąść. Znaczy, jak pan chce, nie? Ale tak powiem, że się oczka troszeczkę psują. Dobra, panowie, bo taka sprawa. No. Konto wspólne jest, no nie? Frakcji. Ja mam teraz pytanie, co z tym, jeśli ja bym chciał na przykład wyciągnąć pieniądze na potrzeby premii dla pracowników. Kiedy takie coś można by było zrobić? No głównie weekend by mi chodziło. Kwotę to tam bym pewnie przesłał na mailu. I do kogo się z tym udać? Okej, do mnie. Jasne. Ja mam tylko dostęp do banku. I to ja tak. Na mailu panu przesłać po prostu ilość, jaką będziemy chcieli przeznaczyć na premię. Tak, jeśli... Również ilość pracowników. Jeśli cena będzie zbyt duża względem pracowników, to zmniejsza. No, tak. Jeszcze się zapytam prezydenta, czemu pasuje. No jasne. Znaczy, nie będą to premie tą wysokości, nie wiem, 500 000 dla jednej osoby czy coś, bo to nie chodzi o to, ale tak myślę, że od 100 000 chyba by można było tak zacząć wydawać te premie. Tak racjonalnie do myślę, że maksymalnie tak do 300 000. Z mojej strony prosiłbym tylko przygotowanie wcześniej, tak jak, żeby taka kwota była przygotowana już i przemyślana z 2-3 dni wcześniej. Tak, bo pan musi dokument przygotować. Tak, ja muszę odpowiedni protokół stworzyć do przekazania owej gotówki. Tak, to jest tak, że to z LSPD... To chyba nawet to dzisiaj bym zrobił, bo jeśli... To pan zastanowi się, dogada się ewentualnie z służbami wyższej rangą i prześle mi maila. Gdy ja prześlę maila do pana Fireharta, z ilością osób, on obliczy średnią, ile wychodzi na jedną. Wyślij mi tę średnią, a ja pewnie powiem i tak, więc. Dobrze. I teraz pytanie, czy te pieniądze mam jechać, czy będzie przelew, czy... Nie, taka ilość gotówki generalnie trzymana jest w wielu bankach. Myślę, że tą zgarniemy z banku w Sandy. Przepraszam, w Paleto. Więc całą policję stawiam na nogi przy przejeździe. Bo jeszcze wezmę dotację na premię dla swoich pracowników, tak? Jasne. To obie też koszt 1000 do 250. A ja mógłbym prosić do panów numery telefonów, bo chyba wydaje mi się, że nie mam, a troszeczkę. Troszeczkę słabo. Proszę. Ja wizytówkę bezimienną, bo taka, ale pan chyba ogarnia. Zwłaszcza, że jest pan u nas na aplikacji, to najwyżej sobie podpiszę. Tak. Momencik, wyślę zaraz wiadomości.
Do pana Matthew chyba powinno dojść. Tak, już mam, dziękuję bardzo. Stwórz tak zwany depozyt wydawczy, to jest depozyt kasy. Wydawka kasy, taki. Takie akta, żebyś mógł... Czy do pana Liama doszła? Tak, doszedłem, znaczy doszło. No. Dobra, to jak coś, to ja dzisiaj wyślę pismo do pana. Tak, tak, drogą mailową poproszę. Tak, dokładnie i wtedy, no to... Będę oczekiwał po prostu na decyzję, czy tak może być, a jak nie, no to bym prosił informację zwrotną, o ile by były zmniejszone na przykład te premie. Znaczy nie będzie tak źle. Znaczy, jakby pan mi powiedział w tym momencie, premie to by były tak od 150 do 500 000, to już bym się złapał za nosek. Ale tak to, ja też planuję od 80 000 do maksymalnie 300, ale to w granicach rozsądku, także znaczy, to jest dobra kwota premiowa. Wie pan, no 300 tysięcy to dostaną te osoby, które... Pan też sobie premię wybierze, tak? Jaką tam oddzielnie niech mi zapisze z całej sumy. Właśnie, czy ja mam to państwu po kolei, jeśli chodzi o osobę, czy na przykład napisać tam X, Y, Z, powinien dostać tyle i tyle, czy to łączna kwota przesłać? Nie, łączna ilość osób i oddzielnie pana wypłata premiowa. Tak, a czy to może bym jako oddzielnie zarządu dał, o. Bo a to wszystkim zarządu, dobra. Jest nas trójka po prostu. A, w porządku. Ja myślałem, że pan sam jest na dyrektywie, nie? Nie, z żonką i z panią Leti. A to tak, faktycznie. No. Także no dobra, no to ja tam prześlę. A to jeszcze tak? Nasza sprawa, bo przyszliśmy tutaj odnośnie ubezpieczenia grupowego. Dobra. Niech mi pan powie, ile osób jest i najlepiej już liczę. Pan po prostu na mailu przesłał imiona i nazwiska tych osób. 10 chyba. Na moje. Albo 9. No, tylko to tam, wie pan, jak coś to fajnie by było imiona i nazwiska przesłać, bo tak to byśmy wrzucili tam do swojej bazy i mielibyśmy po prostu wszystko, nie? Ile panowie, jest może jakiś medyk? Nie ma. Kurwa. Tak, będzie 10 osób. Prześlę dzisiaj imiona i nazwiska. I w dniu jutrzejszym zapłacę. Zróbmy tak, że państwo będziecie mieli od dzisiaj ubezpieczenie. Aczkolwiek tam, jeśli chodzi o pieniądze czy coś, to w najbliższym czasie uregulujmy sobie po prostu jedne rzeczy, bo powiem tak, na papierze państwo macie ubezpieczenie, jeśli coś by się działo, no to wystarczy tylko powiedzieć, że macie ubezpieczenie i poprosić medyka, żeby sprawdził w naszej bazie. Tak, panowie. I tyle. A co do kwoty pieniędzy, no to już jest najmniejszy problem. Okej. Bo tylko ja się myśleć, jaka kwota będzie na 10 osób? Nie, wy pan co na pewno... Zniżka jest spora, i jeśli chodzi o frakcję czy tego, to tutaj są, to nie ma czym się przejmować. Dobra. Także, no to dobra, ja się wezmę za chwilę zapisanie tam ilości tego wszystkiego. Prześlę to panu. I ja panu prześlę też... No i tak się wymienimy i jeszcze prześlę panu taryfikator spraw sądowych. Jeśli ktoś wystawi sprawę sądową panu pracownikowi, to nie płaci się dużych kosztów ze strony EMS, tak samo nie płaci się dużych kosztów ze strony pokrzywdzonej osoby, tak? Jasne. Czyli sprawa jest praktycznie za darmo. Jeśli na przykład któryś z EMS zostanie, załóżmy, pobity i są na to dowody i świadkowie, wytarzacie sprawę i chłop buli, a wy nic nie płacicie za sprawę. Jasne. No to wygląda prosto. No dobra. Nawet jak przegra sprawę pobity medyk, no to i tak nie płacić. Załóżmy, ja tak mówię przykładowo, jakbym chciał zaznaczyć pobicie, nie morderstwo, no bo... Rozumiem. Dobra, to chyba tyle z mojej strony. Dobra. Myślę, nie wiem, czy panowie coś chcą jeszcze. Dobra, to paliby wraty. To wszystko. Idziemy. No jak coś, to dziękuję. Dziękuję za przyjazd. Miłego, dziękuję. Żeby jesteśmy w kontakcie. Jasne. Jakim idzie? Pan Matthew sobie podskoczy. O, już. Dobra. To musiał wasze imiona i nazwiska pospisywać. Dobra, ty nie masz ubezpieczenia, spierdalaj. Dobra, elo. Wszystko. Nie no, to weź pospisuj imiona i nazwiska wszystkich.
No to, ale w sumie to daj mi to, ja wyślę panu Preclowi, bo z nim będę się targować, zdaję życie. Dobra. Tak. Miłego. Zieloni czysta. Jak prawie pana nie słyszę stąd. Jednak nie słyszę. Coś jeszcze chcemy odwiedzić, czy kierunek sąd? Kierunek sąd. Okej. Ej, Andy, zabierz mnie na... Chociaż w sumie weź mnie zostaw, to ja pojadę do klienta, dobra? Ja z Rosem się przejadę na szeryfostwo do Sandy. Zapytamy o pana Krawczyka. No, zapytajcie. Wiesz co? Myślałem, żeby zatrudnić prezydenta na dziale Departament Sztuk Magii Ciemnej. A czemu magii ciemnej? No bo byśmy różdżki latali, byśmy w powietrzu i teleportowali ludzi. Nauczylibyśmy się Avada Kedavra. Więc to jest... Tak, oczywiście. Expelliarmus. I to bardzo, bardzo brzydkie zaklęcie. Jedno z niewybaczalnych. Dokładnie. Zaraz za Imperio i Crucio. Ale nie wiem, czy by działały, bo nie mamy takich kurczę... A wiedziałeś o tym, że są cztery zaklęcia? Niewybaczalne. Nie. Pewnie mnie teraz zjesz albo wyzywasz, ale... Nie. Nazywa się Grisio. I to zaklęcie powodowało to, że wnętrzności wypływały twarzą. O Jezu. To nie... Nieźle, nie? Piękna, musi być pysznie. Jakoś tak, działy magiczne to nie moja specjalność. No to weźcie to, sobie to auto. Okej. Okay. I tyle. Kluczyki w środku, czy nie? Nie, ja mam. To dobra, weźcie następne. Idziemy z tym, z Dichasarem. Nie wszystko. Kierunek szeryfostwa. Czy możesz zapytam się, czy szef jest? Czy mi się jeszcze potrzebny, czy możemy jechać? Dobra, lećcie sobie razem. Dobra. No spokojnie. Chroń ich. Proste. Ej, weź mi otwórz czwórkę. Żartuję. Dobry. Otwarta jest chyba jest otwarta. Widziałeś jak latałem na boki? Widziałem. Liam, możemy pogadać tu, bo... Tak. Jesteś ty. To był Michael Krawczyk, nie? Czekaj. Nie no, żartuję, weź sobie ją zamknij. Nie no, masz. Dajmy lato. No, hydrauliki się nie baw, bo cię zwalniać będzie. Dobra. Nara. No. Bo generalnie to jest taka sprawa, że mam kontakt z panem, który jest w organizacji. Jezu. Cześć, co tam? Dacie porozmawiać, czy będziecie tutaj stali? A. Proszę. Mam kontakt do pana, który jest w organizacji przestępczej i on podaje mi informacje na temat tej organizacji i później, że i o to przekazuję policji później, tylko że ten pan bardzo prosi mnie o to, żebym porozmawiał jeszcze z szefem o wynagrodzenie dla niego jakiekolwiek i właśnie nie wiem czy i chciałbym cię po prostu poprosić o to, żebyś ty poszedł. Wie. Tak? Słucham? Jest Słucham. Selina? Nie ma? Nie. Kurde. No nie A ma. A kiedy no. będzie? Oj nie wiem, dzisiaj się źle czuję, także śpij no. sobie. Bo ja muszę z nią sprawę tam ogarnąć. Rozumiem, ale teraz może jutro będzie. Odpoczywa, w domu leży. No, możecie jej przekazać, żeby się do mnie odezwała jak będzie? Dobrze. Mhm. A pan z kim mam przyjemność? Z panem Tonem Blackiem. Dobra. No, dzięki. Miłego. No, na przykład
mam taką informację, że ten pan Stamy właśnie jest szefem tej organizacji całej, samych. To chciałbym, żeby jeśli chce wynagrodzenie za informację, mają być ze zdjęciami, rzetelne. Wiem, właśnie dzisiaj rozmawialiśmy nawet z kilkoma policjantami o tym, bo miał pójść do więzienia za strzelaninę, znaczy za to, że strzelał do policji, ale on tam wytłumaczył. Poprosił, żebym ja też to potwierdził, potwierdziłem to i rozmawialiśmy i prosiłem go, żeby nagrywał najlepiej, zdjęcia robił, więc... więc tak. To tylko tyle chciałem powiedzieć, że mówiłeś tam, że żebym robił coś więcej, żebyśmy robili coś więcej, a nie mówili, że się nic, więc proszę bardzo. No dobra. Nic nie robimy. Okej, w porządku, ale nie mówię, że nic nie robicie. Dobra, chodź się przejdziemy. Spoko, mogę tam te rzeczy odłożyć? Się? No to, albo nie, a ten właśnie wisiorek, bo mam takie pytanie, czy mogę po prostu go nosić w kieszeni, coś tak. Takiego, bo co chwilę po prostu gdzieś mam, muszę jechać na przykład z Giorgio. No tak, możesz. Więc, no, dobra, to no, jakiś sklep z ubraniami, nie? Tak, to co to jest, legitymacja jakaś, czy to co to? Identyfikator? Identyfikator, ochrona. A, no, dobra. Ja to zrywne. Też się przebiorę. Ty robisz? Ty się dobrze czujesz? Ty? Coś hajmy. A chyba, że idziemy kogoś? Czy tak to ujmę? Nie, no, nie muszą mnie poznawać. Zresztą nie moje auto. Teraz to się trzeba jakoś normalnie jechał na jakieś graffiti walność, nie? Tak. W takiej masy. No i co tam? Jak porządku. Tam? W porządku. Tak, niedługo jeszcze jestem na wyspie, bo padam z nóg. Dopiero tak globalnie od soboty będę się czuł dobrze. Domyślam się. Ale w sobotę jeszcze mam pracę na wyjeździe. Więc zajebiście. Podoba mi się, kurwa. Ale potem tydzień mam wolnego, więc zostaję na wyspie. To fajne, kurczę. Nie mów szwagier, że się stęskniłeś. Coś mi minęło? No przecież zaryczyłem się. To już szwagier mówię. Cześć. W prawo jedziemy. Co robi? Cześć, co tam? W ogóle dzisiaj gnębiłem policjanta. Jesteś się dumny. Dobra, zawrotka. Wiesz, że jesteś się dumny? Bo dzisiaj gnębiłem policjanta na służbie. Co? Bo on jeździł sobie na... Bo w ogóle nie wiem, o co chodzi, że policja jeździ sobie na krówkach i nie wiem, jest na służbie, normalnie sobie jeżdżą. A mi to w ogóle nie przeszkadza, wiesz, jeśli chodzi o jeżdżenie. Bo bardziej mi przeszkadza, jak ktoś helikopterem się wpierdala na IME. Tam... Znaczy mi to przeszkadza tylko w takim... W tej jakby... Bo oni tam jeżdżą i sobie dorabiają, dobra, okej, okay, nie, ale... Jakby na służbie jeszcze... Jak oni odpalają sygnały i sobie tam przejeżdżają, nie, na przykład, bo... A jak ktoś przekroczy prędkość, no to kurczę, od razu łapią, więc to jest takie... Takie średnie, kurczę. Tam powinni po prostu od czasu do czasu patrolować, a nie, że tam wiecznie trzeba jeździć 80 na godzinę, bo... No tak. Dobrze. A krówki nadal opłacalne, czy tanio? 5000 się teraz zarabia. O kurwa. 5600 nawet, wiesz? No proszę. Kurczę, wiesz, ile jeszcze mam hajsu? Ile? 1 300 000. Ładnie. Na co zbierasz? Na M4. No, jeszcze... To jeszcze tylko 1 100 000? Nie. 1 200 000. A 1 200 000. Selcia się dołoży na pewno.
wyłudzony hajs. Co tam? Żyjesz? Halo? Ja? Tak, bo... A myślałem, że przez telefon gadasz. Nie. No już co miałbym gadać przez telefon? Jak nie powiedziałeś tak, co tam? Nie, bo ty bo ty coś mówiłeś, przestałeś mówić, ja się zapytałem, co tam. No to może za krótko mięsień... Wszystko dobrze? Ja sobie już... rozwaliłem łeb o kolano. Że nie, patrząc po masce. Ancyłorka. Boks, leży, ty. Potrzeba naprawki? O Jezu, dobra. Trzeba przesunąć pana. O kurde! Czekajcie, ja mu zrobię RKO. Tam. Nie tu. Tam. Najpierw trzeba przesunąć pana. Wszyscy razem może weźmy pana na pobocze. Bo go rozjedzie zaraz. Może ożyje. Dupa. Nie zadziałało. Na trzy przesuwamy pana. Raz, dwa, trzy. Hop. Opa! Jak ale pogo na imprezie. Dobra, rzucamy go. A, proszę pana. A pan wrażliwy Wasek się dobrze czuje tam? Chcesz ty, kurczę. Krepanowić co? No to delikatny, nic mi nie jest. Okej, dobra. A co to za maseczka, Igde? A co, nie podoba się? Może medyka wezwiemy? Już wezwałem. Okej. Co wzywałeś medyka? Obudzi się. Kiedyś na pewno. Gdzieś na dywaniku został mój jeden złoty ząbek. A z wokół, co się stało? Bo to chyba poważny wypadek musiał być. No jechał nie swoim pasem. No bo właśnie, pan nieprzytomny, tutaj rozbita głowa, tutaj pan bez jedynki. Ja... Nie no, jakie jedynki? Trójki nie ma. A pani to po lewej stronie. Pani to chyba w folię bąbelka była owinięta, co? No normalnie. Jedyna jaką ma pan. Ze wszystkich osób tylko jedna miała poduszki. A kurde, coś mi się tu nie podoba, jakiś podstęp. Specjalnie to było. O. A kurde. Potrzebne wsparcie. Jest, że pani się śpieszy bardzo. No, właśnie no. Nigdzie się nie śpieszy, chłop. Zara umrze. Spokojnie. O, jednak pani Teora. Dzień dobry. Dzień dobry. To jak pani Lucy to... Spoko. To wiadomo, czemu taka jazda kiepska. Co wy? Przyjazd ze szpitala tutaj normalnie zająłby 30 sekund. Kurwa, jakaś hiena mi marczy stąd. No, bezpiecznie, żeby się nie rozbić. Kurwa, hiena! Gdzieś tutaj jest wilk. Dobra, ja napiąłem. Czysto! Czysto jest! Jakieś dźwięki wydaje. A nie, to dobra, że helikopter w ogóle. Pomoc chyba doholować. Jacob amatorze. Halo? Co tam? A jest. Idzie wsparcie. Pan wylądował. Helikopter. Serio? Się zrobiła. A to jest. Widzę,
kontrolowane lądowanie po drugiej stronie jest. No, tak, karambol delikatny. Co z tym lodem, czy jak? Nie, no, zderzyliśmy się na czołówkę. Jak ten chłop jest tu headem, dobra. Z dużą prędkością? No, plus minus 100 na godzinę. Mhm. Ja musiałam go przetransportować na szpital. Pani go chce leczyć czy zabić? Ej, to... Nie, no żartuję. Co chodzi teraz? O, nie. Bo ten zakręt jest strasznie piekielny, tam kolejni ludzie się rozwalili o siebie. To nic osobistego, pani jest najlepszym medykiem, jeśli chodzi o czynności medyczne. Jeśli chodzi o czynności poruszania się pojazdem kołowym... Nie, ja wiem jakie jest, że nie chcę tego przypominać. Dobra. Co masz na cel? Co ma? Co ma? Kto ma? Chujowne. Nawet policjanty... Ktoś coś czeka. Halo? Ale halo? Halo? Jakoś, bo widzę, że ty poszkodowany. Cześć łysty, ale się rozjebali. Panie policjant? Co tu się stało? Chyba się nie przydać. Ej, mógłbyś już chwilę się pogadać. Tak, dobra. No. Odbierzmy zaraz tutaj. Spróbuję kogoś pomocy, żeby noszę wziąć. Chcesz mi pomóc, łysy? Dobra, ja pomogę. Dobra. Siema. Ja was ochraniam przed kienami. Siema. Się żyje. Tak. Nie no, wszystko jest w pożądalu. A czemu to ta chowa ma innych kolor? Tutaj wsa za pojazdu nasza. Teraz co zamyka na... Gdzie moje auto? Łysy! 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 Halo, Łysy! O, na mleczko. Naprawić wam pojazd? No. O. Bóg zapłać. Cześć Boże. Niech będzie pochwalony. Przedaj świętszych sakrament. Dobra, nie pierdzielmy się, tylko cała łaska do koperty 150. Za mszowe. Nie, na tacę. No i nie. Do kolejeczki po opłatek zapraszam. Nie, za swoje. Bailado. O, dobra, dzięki. Ja, bo ja się zgubiłem. Dzięki, nie ma problemu. Poza ty na ślepce zmieniasz głos. Dlaczego nie? Po co? A nie wiem. Jakbym na przykład Alien. Ci pewnie zajebał w łeb spałki. Ale pyski to ja nie wiem. Ja znam tylko jedną osobę, która się potrafi tak śmiać. Co tam tak jena. Jak się nazywa ta osoba? Jak? Ja wiem. Pani Charlotte. Ale tam jej nie było. Jakaś podróba. Ty, ale podobnie się śmiała. No to hiena była. To nie mogła być hiena. Widać, że Jacek tęskni za adres. Czy ja wiem? Bo ja jakby słysząc to, włosy na wietrze mi powiewały, więc hiena by tak nie oddychała. Dawaj, będziemy gadać, że robimy. Zrobimy taką prowokację. O kurwa! To było mocne. Kurwa, różowy kłosie. O Jezu! Boli! Ej, ale. Tam to zbudowałeś ta oco przy okazji, wiesz? Moją drogą. Czekaj, patrz. Chodź. Chodź. A nie, jednak nie. Skubany ma hamulce. Było blisko. Siup. Cześć wszystkim. No halo. Dobry.
Ale pan ma duży głos. Pan? No to fajnie. Cześć, siema marionetko? Jaka marionetko? Co ty pierdolisz? To na pewno jesteś gangsterzy, bo mają dwa takie same auta. No i znowu telefon, dzwonią do mnie za 30 sekund. Halo. Mam sto już? Jestem kurwa łomem, dobra. Moje kapatki. Jesz z tobą. Ale jak to? Bo już miałem sto. Chłopaki, uważajcie na różowych gangsterów. A ja wiem, bo oni mi dzisiaj podeszli do mnie i mówili do mnie pokazać ci, bo oni mieli maski takich jednorosłych, pokazać ci mojego roga, nie? I ja wtedy się wystraszyłem. No bo ten rog nie wiadomo gdzie wygląda. Ja wiem, ja się ich boję. Potężni gangsterzy, którzy ubierają się na różowo i jeżdżą autami różowymi. Ja myślę, że oni są bardzo niebezpieczni, trzeba ich brać na poważnie. Ekipa cieplaków. Oni sypią brokatem i szminką. Czekają brokat. Tak, i torturują szminką. Takie robią napad, nie? To wchodzą do jubilera, nie do jubilera, takiego sklepu z kosmetykami. Gryzą szminkę i uciekają z szminką. Jakie są wasze żądania? Te. Brunhilda opierdolił semu, tam był z policji. Pan szef policji jest? Jestem. To ja panu opierdolę. A i wolny przejazd. Wolny wjazd chcemy. Sucho, mokro? Jak mokro dwóch zakładni. Uuu! Pięknie. Gdzie ja pojechałem, ty? O, w ogóle wierzyłem informację, gdzie jest zbiórka marihuany. Bo ziomek powiedział, taki jakiś gangus i powiedział, jak ja mi powiedzieć, gdzie jest marihuana, o... No spoko. No nie? No i powiedział. Jak ty wszedł do auta i mówi, ja ci zaznaczę metę, zaznaczę, podjechałem faktycznie metę. Ojezu! Ojezu. Co tak piszczało? Różowo przed oczami. Naprawię, w międzyczasie. To tamta pani z tamtego auta tak piszczała. Aha, okay. 100%. Dobre. Wierzę ci. Nie no. Tak uderzyliśmy, że aż podskoczyłem sobie na jaju. Chciałbym. Kurwa. Wiem, że jestem... Z premedytacją to było. O, 27. Będę lokalny, jak cały czasem odwalają tam. Się z śmiecicy. Chłopaki rozmach wziął. On tak weź... To było takie... Jeszcze tak się zatrzymał, przycelował kurwa w niego i dopiero rozpędził. Z miejsca ruszył w niego. Coś do zasadzie, chłopaki, ja mam wszystko na opak, 50 na wylotówce, ale jak ktoś wjeżdża do miasta, to od razu 120 wkurwiam. Co było?
Dawno się tak nie uśmiałem. O kurde. Nie wiem dlaczego, ale bawi mnie tak sobie na jaje, kuziadłem. Idziemy na zakup. No wpadź ty kurwo! Dobra, nie wiem co się... Chuj tu. A. Nieważne. Siu. Idziemy na zakupy? Nie. Paledzie zabija! Paledzie zabija! Ksioła... I na sucho. A nie wiem czemu, ale bawi mnie to, jak przez to, że walnę lichą, siadłem sobie na jajach sobie jednak. Mnie cały czas bawi. Ja w środku umieram. Cały czas. To masz dana, kurwa, nie umierasz. Nie wiem, jeszcze po tym wypadku ten lokalny mi rozjebał czaszkę po prostu, jak go zobaczyłem. Taki rozmach wziął w ogóle. Nie, na takiej zasadzie było, nie? Takie... Jeb... Dokładnie tak. XD nieźle. Ludzie są niesamowici. Kurwa, jakbyś fantę pił. Jeśli tak stać i na przykład... Zatrzymaj się! Nie? To było śmieszne, bo... Tak powinien się stać tak na rogu i krzyczeć... Zatrzymaj się! Co tu się odpierdoliło? Tam robi korek. I poso na środku i... Kurek. Slalom gigant chyba. Słyszałeś w ogóle o tym, że... W Europie od tego koronawirusa ludzie aż mają, dzieciaki aż mają lekcje z WF-u online? Wiesz, że jakby... Czekaj. Ja jestem prawie że przekonany, że to wygląda mniej więcej tak, że... Że? Że jak jest na przykład pan od WF-u, mówi, że trzeba biegać, a no, to tak wygląda właśnie, takie lek, no, rzeczy. A panowie z na różowo? Ta. No. Bo wy jesteście jakby niebezpieczni. Na swój sposób oczywiście. No bardzo, ale... Pan nie widzi tej grozy? Jakby widzę, bo to jest naprawdę bardzo groźne. Ja bym się bał na przykład z panem wejść w ciemną uliczkę, nie? W sensie... Taki teraz typ do pana podchodzi w nocy i co pan robi? Ale to nie ja, kurwa, odejdź ode mnie! Nie, ten też nie! Panie, ja w tej masce mało widzę! Pan przez nos patrzy. Ale pan... Proszę pana, ja do ETR-a skrołem, niech pan mnie nie doi, proszę. Mogę panu ten róg, wie pan co zrobić. Róg szczęścia, ale nie dla mnie. I obfitości! Róg spełnienia. Analne poroże, jak włożysz to nie włożę. Wiesz jakby z taką maską, że jak łatwo jest zrobić ludzką z tą nogę? Ale lepsze jest to, że ten róg jest jak taka śrubka. Jak się kręci. Dzierdolony. Jak się kręci, to o ci wchodzi. Skąd wiesz? Ponieważ przeanalizowałem dokładnie ruch śrubki i tego. Będzie jak podczas wypadku usiadłeś sobie na kuli. Ja to
więcej o co chodzi, no to więcej to jest to właśnie. Jesteś dziwny. Czekaj, ty umieram. No jeszcze ten obrót zrobię i będę zamykał oczka, bo jeszcze mam rozmowę pewną. Przynajmniej raz od dłuższego czasu się uśmiałem. Siema chłopaki. Cześć. Cześć, cześć. Jak tam życie? No dobrze, dobrze. No boli, życie boli. Nie boli to, że nie mam zęba. Ale tak to widzę. No to może pan zostać raperem i zrobić sobie złotego zęba. Implant wpierdolić. Złoty mi wypadł. Będę DJ, teraz może... DJ. Jako, że ekonomia jest... Jako, że ekonomia jest nieco biedniejsza w moim portfelu, to znamy złote... Jezus Maria! Pa tego czarnego jak... Ja dojełem krowę. Ja nie miałem możliwości uniku. Bo ja też mam czarny makanie, to Bambi. Like. A pana nie bolało, jak pan pierdolnął tam z przodu? O tam? Ja tam nie pierdolę nigdzie. No jak nie? No dzisiaj nie pierdolę tam, to jest kamienie. Sugerując się, nie sejem na masce. No nie wiem, bo tamten debil we mnie wjeżdża cały czas. W tamtym aucie. Dobra, cześć. Ja już to mówię, ludzie są niesamowici. No zaraz kurwa lampkę zapalę nad głową. Zaraz będą się spowiadać jak księdze. Jeżdżą, rozpierdalają się, nic ich nie boli, kurwa, sami bogowie na tej wyspie. No sami, zupełnie. W ogóle pokazać, czego się nauczyłem? To byś się pojechać na sprzedaż, nie? W sensie... A właśnie, wytłumacz mi, jakiś typ mi powiedział, bo jechałem tu ostatnio i wjechałem dokładnie tu na chwilę i tak wróciłem. Tym samym autem, bo pożyczyłem od kogoś, nie? Co? O, tak zrobiłem, nie? I chłop do mnie podjeżdża, ty, to jest fail driving! Co to znaczy? Fail co? Driving powiedział. Nie wiem, co to znaczy. Jak mnie rzuciło na chwilę, o, coś takiego i tak. Do mnie, ej, fail driving! Po czym powiedział, zachowuj się, bo cię wezmę na żądowy. No dobra, no to tą drugą część rozumiem jakby. Też bardziej, ale... Znów ten sam się pierdolił. Dobra, jeszcze jeden chyba obrót zrobię. Jeszcze raz. To a pokaż, czego się nauczyłem. Pac. Pac to, nie? Pa, pa, pa. Wow. Wow. Nieźle. Co tam, Lesiu? Proszę na herbatkę do twojej dodatka. Śpiechawa TV. Scheiße. Przy następnym spróbuję jeszcze raz. Haha! Haha, nie spodziewałeś się tego. Jak się dobry humor dzisiaj poprawiłeś w humorek, bo się miałem taki odwalony, bo jakby niby fajnie było, ale to na nic się nie działa. Teraz się dzieje? Nic się nie dzieje, po prostu patrzymy jak debilny lokalny się wpierdala cały czas w tym samym miejscu. Ale przynajmniej się jest śmiesznie. Tak, to jest strasznie, strasznie trudne, jeżdżę w sobie z powrotem na tych krowach, bo cię, kogo nie mam, jadę sobie po mieście, z kimś pogadać, pusto, nie? Nie wiem, jestem na krowach, 400 tysięcy osób, no jeszcze szpital jest takim miejscem, gdzie jest 1000 osób, ale tam są sami medycy, więc tak... Ja bardzo lubię panią Lucy. Ja lubię praktycznie, ja dużo osób, ja w ogóle lubię Lucy osoby... Lucy jest fajna w ogóle, jeśli chodzi o medyczkę i bardzo ja obeznana. Ja bardzo lubię medyków tutaj w Sandy, bo naprawdę są spoko.
Oj. Jeśli chodzi o medyków, którzy pracują tutaj w Sandy na szpitalu, są bardzo spoko. Bo ci Los Santoscy... No niezbyt. A ci ty są naprawdę git. No tak są szeryfowie. Biuro szeryfa. No to oni też są bardzo git, lubię ich. No właśnie, bo ja nie dokończyłem mojej powieści, jak gnębiłem policjanta. Oni się kurwa doszło, teraz trzech jest! Ale tak z chłopa? Nie, bo nie, ej, ale... panie zamaskowany... Bo... nieopodobnie kończyłem powieści, jak gnębiłem policjanta. I mogę ją teraz powiedzieć? Nie. Okej. Okay. Teraz. I co, już mogę? Nie. Jeszcze nie, jeszcze nie. O, telefon! Halo. Poważnie, panowie, czemu wy nakurwiacie na różowo? Bo... boją się. My stwarzamy pozór takich przyjemniaczków, wiesz o co chodzi. No. Okej, cześć. To mogę już opowiedzieć? Dzięki, że mi pan przypierdolił auto. Ja mogę pokazać, że nie, na swojej kamerze w aucie, że nie przypierdoliłem. Co? Nie, no bo mówi mi, że mu wypierdoliłem w auto, a nie. A spokojnie, ja też mam kamerę. Oczywiście, ja też mogę podać. Masz kamerę? No, jest. Nie, ty. A? Ja, przyciąłko, zgadza się. Szybko, chodź. Okay. O, ja zdycham i moja gierka ma GPS-a. Chyba znalazłem rozwiązanie tego problemu. Dałeś mu GPS-a? Nie. Dobra, nieważne, później ci powiem. To poczekaj sobie kozeczkę. Cześć. Nie wiem, zapomniałem co miałem gościowi powiedzieć. Jakiś przygłupi jestem. A, bo ja myślałem, że na razie to do nas. I ja się pożegnałem. A to w takim razie dzień dobry. Siema, siema. Czekaj! Witam. Hejka. Hello. Strasznie mi się ten auto podoba. Pan zamaskowany, który stoi niebezpiecznie blisko mnie. Bo już nie. Który? Ten pan za sobie biega i skacze. Trzeba chyba panu wymyślić pseudonim artystyczny. Ja bym mu dał... Ja bym dał Lime. A ja bym dał, dałbym mu Boom Siopoloko. Nie. Lime? Nie, Lime, bo on jest taki szybki i biega i... Ty, ale Lime jest kwaśny. No on jest kwaśny, tak jakby zdjął maskę, to... Chcesz otworzyć auto? Chcesz pierdalać? Bo kolega mnie prosi, żebym przyjechał na bezpłci. To niech wypierdala. No ale... są ważne sprawy i ważniejsze. A kto to jest? No, ten pan, co ci mówiłem, co się sprzedaje. No dobra. Komendzie. Ty, to może się pobawimy. I ja będę tak mówił, że... O, pan też się rozpierdala, tak jak ja. Ale bym był w szoku. O, przepraszam, telefon. Co? Dobra, kurwa, ja myślałem, że ktoś normalny dzwoni, a to ty. A, ja? Dzięki. Ale co? Ale jesteś mocny. A dlaczego mnie wyzywasz? Co? Co? Mocny powiedziałem, że jesteś. Jestem mocny. No jesteś. Nie jestem mocny, jestem twardy. Kurwa, nie, nieważne.
co jest? Wyślij Preclowi tam lista, którą ci wysłałem. Dobrze, dziękuję bardzo. Bo on już nas pisał. Masz kciuka w górę. No i świetnie. To Yellow. Naura. Naura. Halo. No, przez telefon. No dobra. Kurwa, on co tu jest? Czekaj! Co tam? Tak. Znaczy, tak, jadę już. Nie wiem. Bardzo lubię. Mhm. Wiesz, że twoja rozmowa przez telefon bez kontekstu była naprawdę bardzo dziwna, bo jakby to, co słyszałem, to jestem mocny. Znaczy, nie mocny, tylko twardy. Daj ci kciuka. Dole z bratem gada. Chyba już wiem, kto co kupił. Dobry. A witam serdecznie. Jezu, pan to się chyba chce pozbyć tego auta, co? Czemu? Chcę górę pasuj po kierowcy, to myślę, że tak. O ty gnoju. O nie, it's a prank. Jak ja chyba będę musiał odzyskać moje BMW od tych, wiesz, twoich kumpli bożych. A to ja bym bardzo ich ja bym bardzo odzyskał to BMW. Chcesz wymienić M3 na Porsche? Jasne, że nie. A może ten? Słucham. Jezu. Oj, się wysiadło. Dobra, to nie gadamy. Okej. Okay. Miłego. Idziemy, obrażamy się. No, miłego, miłego. Bez płci. Zaznacz mi. To w mieście. Bulewar. Bez płci. Czekaj. A przejadę tędy, bo moim zdaniem tutaj jest taki zrobiony sytuacyjny flashback, nie? Za każdym razem jak... Podjeżdżasz? To przyjeżdża ten sam Cadillac, kurwa, i źle! O, popiłem, kurwa! Oto ten mistrz. Co jest? Nie, dobra. Nie dociekam. Nie dociekam. Aj, aj, aj. Oszukaj przeznaczenie. Chuje! A właśnie, bo jak gnębi policjanta. No. I to było coś takiego, że on jedzie, on tam sobie kursa, tam na krówkach sobie jeździł, nie? Ja tak za każdym razem, jak obok niego przejeżdżałem, to mówię takie, dobry. I on był gnębiony, chyba z 15 razy się z nim przywitałem w ciągu, nie wiem, 3 minut. Ja wkurwiłem policjanta pierwszego dnia, jak na wyspę przyleciałem, bo podjechał na krówki dorabiać i mówi, wszedłem do auta, wziąłem kluczyki, zamknąłem drzwi i spierdolę. To jest taki... Podstawowy prank. Tylko dziwnie się poczułem, jak policjant na Twitchie napisał, kurwa, jesteś łamany. Satisfaction było. Nie pamiętam, jakiś bobo. A, bobo. Jakiś bobo. Klutek. Dobra, znaki 200! A, wszystko jasne. Krzyczak. Typowy policjant, który się fleksuje swoją odznaką, nie? Oglądałeś The Walking Dead, nie? On jak klikacz jest, tylko że w policji LSPD w Los Santos. Klikacze były takie... To on jest jak taki klikacz, nie? Znaczy, jedziesz jakby... i czujesz na barku takie... Halo! Tutaj? Dobra. Ses! Mogę wysiadać, czy będziesz... Czekaj, zaparkuję. Śpisz. Dobra. To jest pas zieleni, to się nie parkuje. Listę wysłał.
Chowy przebieg. Czemu pan tak na samochodzie się wyżywa swoim? W sumie to... Nie wiem. Ja mogę panu pomóc. Nie. Bo ja to walnę 3 razy i... Jednak nie. Nie, na pewno? Na pewno. No dobra. Miłego dnia. Miłego. Zaraz. To był ta osoba, co myślę? Aż go znajdę. Moment. No nie. A pan policjant? Nie. Siadaj ta, nie gadaj ta. No. Ale kupały jadą. Czy panowie policjanci tu są? Co? Wydawało tu coś kopało. Co? To jego mamy podwozić? Nie macie podwieźć. No jedź tam na Gipsa. Dawo, siema, halo. Jedź na Gipsa. Szybciej. Po co tu, po chuj tu byłeś? Bo myślałem, że on jest w środku i powiedział mi, chodź, jedź na komendę. A ja mówię, okej, no dobra. Wszedłem do... Halo. Co się zdało? Co, w twoich oczkach uderzyliśmy w coś? Tak jest. 10-4. Tak. To nie wiem. Na końcu mostu? Ej, to nie! Zawracaj, Lime. Źle. Tam na moście, tam przy deskach tych tutaj. Kurwa, jak ja tam podjadę? Na plaję musisz podjechać. O Jezu. Tutaj w lewo. Tokio driftem, ciach. Nie no, Tokio driftować trzeba umieć. Nie? Nie. A no tak, przepraszam, prawdziwy Tokio Drift wygląda inaczej. Moment. O tak, nie? Tak. Ty dzwonik, czekaj. Halo? Dzień dobry, panie Liamie. Dobry. Dzień dobry, z tej strony Santeros. Ja dzwonię w takiej sprawie, bo chciałbym się przenieść do Bowu. Kim pan jest w ogóle? Ja jestem urzędnikiem, pracuję u pana Mata. Pan Mat nie ma z tym problemu, a wiem, że jeden funkcjonariusz Bowu jest w ogóle nieaktywny. Który dokładnie? Jejku, pan Wąs. To w takim wypadku należy się kontaktować z panem... Richardo. Richardo mam iść, tak? Tak, jak on się zgodzi, to nie ma problemu. Tak, dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Proszę. Miłego dnia. Miłego. Dobra, gdzie teraz? Tak, prosto. Driftem? Prosto. Nie. O, w sumie tam jest bariera, to samo może. Tam, prosto. I to jest ten most. Szybko, broń w ręce. Jak to się tam nazywało? Gdzie w dupę nie kopnął zara? To co, mały jogging. Czy tam są policjaci, czy fioletami jakieś? Police officers chyba. Kto to jest? Kto to jest? Dzień dobry, wieczór. To jest pan... nie wiem, czy mogę powiedzieć. Lime. A, dobra. A to... Kto? Liam, kurwa, jestem! Sędzia tak ubrany! To co? Jak wielki gangus. A na co na to sędzia? Czy ja jakiś nakaz już będę pisał? Bo generalnie to jest tak, że... No, ja ci odpowiem, jestem czarny, zakładam kamieniarkę i mówię: podnieś łapy, bo cię rozjebie! Ale wiesz, się ja jeszcze słyszałem, że wy tam u siebie, jak jesteście czarni, to skaczecie przez rzeki, nie? Chciałem zobaczyć, czy przeskoczyłbyś stąd do tamtąd, ale... Dobrze!
czarnych mi tu nie. Rozumiem, to już przekazał mi mój pracownik, że ten, że. Coś tutaj tak, pan. Jestem rozjebusem generalnie. Lepiej bym tego nie ujął. Ale należy im się, no. Dużo złego robią. No to może tu pan jakby wytłumaczy o co. Czemu ja zawsze mówię? No przecież to ty wiesz więcej niż ja. No ale ty mi towarzyszyłeś zawsze, no mi jest trudno się. No dobra. To panowie znają tę sytuację, o co chodzi, czy nie? Nie wiem, ja nic nie wiem. Dobrze, więc tak. Pan tutaj na fioletowo ubrany, pan Jack Gordon, jest członkiem organizacji przestępczej, chyba organizacji przestępczej, która się ubiera na fioletowo, i tak dalej. No i jest tam właśnie taką, jak to powiem, wtyką. Przekazuje mi informacje, które ja zapisuję i pan, żeby wytłumaczyć, przekazuje te informacje do mnie, żeby po prostu te informacje na przykład ponieważ jestem dla niego, przy tym zaufaną osobą, a nie chcę, żeby nie przekazujemy tych informacji aż do dzisiaj LSVD, żeby to nie wyciekło, tak? Więc no to nie wiem, tam dokładnie to już pan Jack by musiał powiedzieć, no to ja tutaj no tylko tyle mogę powiedzieć. Nie wiem, jak tak sobie wącham, jebę balasem. No, dobrze, dobrze, dobry masz nos. Tak, no generalnie mam dużo informacji, które mogą się przydać ogólnie całej policji o dostawach broni, o narkotykach. Ale jak i o napadach, które dokonywali ballasi, jako ich członek mogę zapewnić o wielu z nich, więc wydaje mi się to dość pomocne i nie mam zamiaru zaprzestawać tej współpracy, no bo to jednak owocne jest dla obu stron, dla mnie, że mogę z tego wynieść jakiś majątek, a jeszcze przy okazji mogę, jakby to powiedzieć, wynieść nowe znajomości. Ale przy tym ryzykuję swoje życie, co najprzyjemniejsze nie jest, już miałem broń przy głowie. Zdarzyła się taka sytuacja, co nie było, jakby to powiedzieć, no. Tak, tak, pan kontynuuje. Jasne. No co mam powiedzieć, no. Pytajcie się, ja wam odpowiadam. Po prostu. O, to co ja tu, dobrze, że w ogóle pana Stroga spotkałem, bo generalnie... Kurwa, spierdalać ode mnie! Aha. W sensie telefon. Panie Strog, na szepcik można podejść? Myślałem, że to Turek, co wiesz? No, ale to nie działa tak, spokojnie. Tylko tak będą nas słyszeć. Więc jak już te SMS-y, te strony są jakieś rozjebane, to tam wiesz. Ja... Jesteśmy tutaj wszyscy razem. Złapmy się za ręce, powiedzmy wszystko, co nas dręczy. Dobra, to... Nie, no, zaraz ci strzelę kulkę w łeb. Ale po co tak agresywnie, panie szefie? To prawda. To się nie spokojnie. Ja tu stoję i mam GoPro. Próbuj. Nie, a tak... Tak na poważnie to ten, to... Wydaje mi się, że jeśli pan będzie miał odpowiednie zdjęcia i nagrania, ja jestem w stanie pomóc panu Strongowi pieniężnie i finansowo wynagrodzić się, jeśli to będzie konkretna... Rzecz, że się tych panów wsadzi. Mam w SMS-ach, telefon. Jak się przyznaje jedna osoba do napadów, które... No jeżeli to już jest ten Paul Davis, to on policja gęczników został zostosowany za wszystkie napady jeszcze w kartotece. I trochę się mylicie, bo miał pewną paskę napadów na sklepy. No i po tej pasce poleciał na tam chyba 300 lat za napad na bank, razy dwa i napad na sklep. Lat? No, ale zrobił tych napadów na sklep około 9. Miesiąc. No tak, no ale to... Samo to takie przyznanie to nie jest dowód. SMS to nie jest dowód. Wiesz, wie pan co jest dowodem? Zdjęcia, nagrania, rozmowy nagrywane, rejestr. No, proszę pana, no mogę panu zapewnić, że te rzeczy są jednak wiarygodne. Ponieważ zostałem tam oficjalnie członkiem i nie jestem najniższym klepkiem w hierarchii. Ale to nie jest... Nie jestem członkiem zespołu frakcji LSPD, a Jack Strong jest mafią LSPD. I co, i pan sędzina wyda mu proces? No właśnie, no. Bo tak no powiedziałem. Dobra. Zamordowałem właśnie 7 osób, jak tędy jechałem. To rączki do góry. No ale akurat to jest prawdą. Pana, ale pana szukałem. A to chyba, że... No wiecie, no panowie, ja generalnie dostarczałem dużo informacji tutaj do pana, no nie wiem, trudno też spamiętać informacji, bo było ich naprawdę sporo.
Nie było one codzienne generalnie, no. Nie wiem. To w takim razie. W takim razie prosta i krótka sprawa. Jak będzie miał pan jakieś potężne spotkanie, przychodzi pan na komisariat, panu zakłada pan bluzę, pod bluzę się podpina wszystkie nadajniki, czujniki namierzające, jak i kamerę, i się zbiera dowody, a nie... Ale sprzedałem wam, kurwa, szefa. No tak, no ale ja nie wiadomo, teraz mu na Oskiego nie zabiorę na komendę. Ja też nie mam potwierdzenia, żeby nadać papier, żeby panowie całą grupą LSPD się wpierdolili tam. Nie mam podstaw, żeby nadać to. Żeby na przykład słod wjechał. Tak, tylko w takiej sytuacji, no ale to... Ale samo to, co mówił na komendzie, jednak... Nie wiem, czy pan był, bo mówił, że nie ma jedna z wodów, a ja jestem kasztanem, musi się zamieścić. I robota masz, to też prawda. Dla mnie to zbyt małe dowody, żeby kogoś wpierdolić na wyrok. No wiem, właśnie. I żeby zapłacić komuś w ogóle za to. Mówię mu od dłuższego czasu, żeby robić te zdjęcia, no ale to... Chcesz łatwe pieniądze, nie dostaniesz ich łatwo. Tyle w temacie. Jak chcesz pieniądze, i to dobre pieniądze, zarobić na tym i nie wyjść na frajera, no to... Ja uważam, że... Też że uważam! Fajne miejsce w ogóle na spotkaniu. Dzięki. Prawda. Dziewczyna swoją zabierz tutaj. No to najpierw taka musi znaleźć. Vice versa, panie Strogi, vice versa. I chciałby mi coś odpowiedzieć, ale... No... Spoko, i tak jadę na rękę. Wie pan chyba, że... Halo. Ty. Ja. Ile masz lat? Słucham? Ile masz lat? Dużo. Czyli? To ważne? 26. No to nie za dużo. A to... Jak ty masz na nazwisko? Dope. To tego dołpa dołpa? Tego dupy dupy? Dopa dopa dopa. Ten co... Co był dupy? Z dupą dupą dupą? No z dwoma nawet. Ale z której jesteś? No, z tej... Wiktorii. A? Tej Wiktorii... Wiktoria Mundupa, Frozen. Tak? Frozen. Wiktoria... Frozen. Musiałam... Idę zapalić. Lodowa. Lodowa jak Frozen. Kurczę, była bardzo zimna. Zimna jak lód. Ale gdzie w kosmicie? Panie Liam, bo ja pana słyszę tak cichutko, że taki... Jakby Mieśka tak wieś. Dobrze, żeby cicho słyszysz. Dobra, bo my się tu zebraliśmy po to, żeby... Mam nadzieję, że następna nie zmieni dowodu i dziecię zostawi. No, wysprzęgliłem się dużo, w sensie trudno mi... A, to tyle, tak? To jak coś będziesz miał jakieś informacje, to zapraszam ze mną do kontaktu, masz mój numer. A, czyli ja w sumie ryzykuję swoje życie, żeby mieć tego jak na razie kujatek. Ale co ty myślisz, że ty to powiedziałeś i ty dostaniesz, to tak samo każdy może przyjść i powiedzieć bzdury, aby tylko zarobić. Patrz, skąd ja ryzykuję swoje życie, jeżdżąc na jakieś seminy i tak dalej, i wiesz co z tego mam? Tyle ile ty, czyli nic. No nie, ale nie, no a później się kogoś złapie, to jest... Dobra, jak się kogoś złapie, to się oddaje pieniądze. Stachu? Cze pieniądze są za las? A kto ma przy telefonie? Stachu! Co się dzieje? Stylta się pali. Co się pali? Stylta się pali. Co się pali? Styrta się pali! Styrta się pali? No. A gdzie pieniądze za las? No styrta się pali. To dobra. Co styrta jest? Styrta się pali. Co się spali? Kurwa, nie rozumiem cię w ogóle. Styrta się pali. Styrta się pali, no i co no. Z tego? No i tam pieniądze za las. Kurwa mać, no. No. Co jest? Co jest, panie Busz? No. Po chuj do mnie dzwonisz. No.
No, elo. Ty jest na dzwonie później. Dobra. Gdzie tam widzę go? Możemy was na chwilę tutaj zostawić, jak chcecie. Ktoś tam idzie. A i tu Kesa, ładno zjebie. No to lokalnie, ale dobra. Nie. Nie wiem. Któryś. Nie. Tak właśnie. Wszedł na górę. Ale proszę nic zdjęcia nie robić. To lokalni? Tak. A na górze? A u góry tam ktoś przyszedł. Funkcjonariusze policji dwóch. Gdzie na górze? A tam na dachu. Z bronią. Z długą, ze snajperką. Tak, z chujem w mordzie. No to też. Dla dwóch funkcjonariuszy. Jest przyjemny, więc proszę nie negować. Oczywiście nie dla mnie. Chcesz dostać pieniądze, krótka piłka, chcesz dostać pieniądze, daj konkrety, za które można wpierdolić swoich kolegów. Tak. I tyle. No nie wiem, mam wyszły myśli, że przyznaję się do napadu. Ale to nie jest wystarczający dowód, nie upierdolę go za to. Ale posłuchaj, ja ci mówiłem, ci wiele razy mówiłem, rób zdjęcia. Zrobiłeś chociaż jedno zdjęcie, masz jedno nagranie? Jakby to powiedzieć, mogę zadzwonić kurwa do niego przy was. Ale co to da? Ale po co? Dzwoń. Po chuj. No, panowie, ale po co? Dobra, ja skończyłem rozmowę, to jest amatorka. Dobra, słuchaj. Szanuj dupek, kochani. Ty kurwa jebana! O, lepsza kondycja. No wiedziałem, że pan sędzia to jest taki... Bułę bym ci zajebał, ale... Nie takie rzeczy. Dzień dobry. Dobry. Rozumiesz? Dzień dobry. Dobra. Dzień dobry. Rozumiesz czy nie? Bo tak, że ty gadasz, to nic. Aha, czyli informacje o dostawach broni, narkotykach... To kurwa pokaż te dostawy, zrób zdjęcia, zrób wideo! Zrób, że wymieniają się bronią. Pierdolnij ktoś mu. Dostawa mam na myśli daleko, gdzie co jakiś czas są dostarczane bronie. Kurwa mać! No chłopie! Pomyśl trochę! Darkshop! Chuj! Chuj mnie obchodzi Darkshop! Możesz równie dobrze ty sam wiedzieć, gdzie to jest! Ja chcę kurwa ich widzieć na widelcu, żebym mógł wyrąk im wpierdolić. Wiesz, gdzie jest Darkshop? Chuj mnie obchodzi tak Darkshop! Co? Wiesz, gdzie jest? Tak wiem. Co mam kurwa sklep pozwać? Widzę kurwa! I pójść? Kurwa, bierzesz jebany telefon, podchodzisz do kolegi, jesteśmy kozakami balasami, robisz sobie selfiaka, z tyłu masz broń, chłop kurwa celuje, albo jest rozjebany, robisz mu zdjęcie i wysyłasz. I mamy już pierwszą poszlakę. Już można go wpierdolić za zabójstwo. Jak dotyka psa. Większość standardowych balasów mają kurwa mózg w dupie albo we fiucie. Pomyśl trochę, a nie, faktycznie pasujesz do nich. No to kurwa, zastanów się, myślisz, że co? Że ja wyjdę tutaj i cię będę kurwa 5 dolarówkami rzucał? Za takie info, które nie jest potwierdzone? Stojąc tu tracę tylko czas na służbie. Nie masz konkretów, nie masz konkretów, nie masz ani ochrony, ani pieniędzy, ani nic. Dasz mi konkret, dasz mi zdjęcie, dasz mi podejrzenie, złapię cię na gorącym. Ja mam pytanie. Co tu się kurwa dzieje? No nie, chłopcze, chcę rozstrzelić na balasów, bo ma takie sprzęgło, że to nie wiem. Ta, ma bez sebeca. Uwzględnijcie to, co się dzisiaj wydarzyło przed komendą w Sandy. Nie było. Byliście tam? A no właśnie. Trzeba. 108-00, proszę. Masz coś na balasów? Jakiś patrol na to zgłoszenie. Tak, była po pierwsze strzelanina z policjantem, nie pamiętam jak się nazywał. Wszystko sobie wyjaśniliśmy, nie wiem. Tamta rozmowa była dużo, dużo bardziej owocna od tej, bo tam były powiedziane konkrety i ze strony waszej, i ze strony mojej. Wtedy wszyscy byli na tej akcji i wszyscy zrozumieli, co konkretnie się wydarzyło. Ale ty nie rozumiesz, tajdę przez poufne, kurwa, idziesz sobie, powiedziałeś, że nie jesteś jebanym klapkiem. Idziesz do chłopa i zarzuca temat. Ja też, widzisz mój kolor skóry, zarzucasz temat z nim i on się sprzęgli. Jebie na dwa baty i pierwszy bat idzie kurwa do LSPD, drugi bat do mnie. Ja jebie papierek
Wysyłam panów i moich panów na grą wszystkich. Łapiemy, kurwa, czajników. Ty masz koronkę, a oni wpierdalają się na 100 albo więcej. Krótka piła. A jeśli jeszcze lepsze dowody dasz, to będzie jeszcze lepiej. I otrzymasz wynagrodzenie za to potem. Moja w tym głowa. Do co? Albo kurwa zaczniesz robić konkretne dowody, albo nic. A nie, że specjalnie gadasz, żeby nagrać, tylko umyślisz czasem. Słuchaj, nie musisz od razu teraz nagrać. Ale tak, tylko na przykład, ale posłuchaj. Robisz, patrz, jedziesz z ziomkami sobie do sklepu kupić sobie totalnie na chillku broń, nie? No to kurwa auto. Jedziesz sobie tam, i od razu, ej chłopaki, patrz jaki jestem fajny, robimy sobie selfie. No i to już jest jakiś dowód, nie? Przekabać kogoś, żeby kurwa szef rozjebał kogoś na przykład. Kto ma na przykład, nie wiem, jakieś porachunki. Zaognij te porachunki, może jeszcze uda się wpierdolić drugą organizację za to. Bo sobie nagrasz filmik, oni się będą napierdalać, ty będziesz kurwa ze smartfonem z boku stał i strzelał do nich. O, siu, siu, siu. Nie wiem kurwa, znając życie i znając twój styl działania, jaki teraz pokazałeś, to tak by wyglądało pewnie. Ale lepszy rys jak nic. No oni by się nie skapnęli, podejrzewam. No wiesz, jakby w ferworze walki, to może by nie zauważyli. No wiesz, jak się gdzieś schowasz, a nie na środku staniesz i będziesz się kręcił dookoła, no to wiesz, wszystko można zauważyć. Nie wiem, według mnie powinieneś to sam rozegrać tak ładnie. Jak chcesz kurwa pieniądze i robisz tak jak robisz, czyli sprzeklasz się na kumpli za hajs, to zrób to tak porządnie, żeby dostać hajs. Mówisz za kumpli, a nie do końca wiesz, jak to się wydarzyło, więc... No dobra, okej, w porządku, ale jeśli jesteś zainteresowany współpracą i chcesz współpracować, to nie bierz nas za bandę półgłówków i moronów, tylko za osoby poważne i zacznij kurwa to robić poważnie, a nie przyjdziesz do mnie z SMS-em i co, i myślisz, że ja mu pogrożę paluszkiem w sądzie, pierdolnę młotkiem, bo nie będę miał zarzutów. Kto mi przyjdzie na świadka? Tutaj pan? Który kurwa go zgarnie? Nie, no to nie jest świadek, to można tylko przedstawić, że był na Grove Street albo gdzieś. Nie, tu potrzebne są niezbite dowody. Na chuj mam płacić osobie, z której nie będę miał profitu? Czyli tego, co chcę, czyli wsadzenia jakiejś organizacji, jakiegoś przestępcy za kraty. Nie widzę sensu. A panowie policjanci widzą sens, żeby ruszać dupę w ogóle? No nie. Ja zadzwoniłem, zaraz będę miał potwierdzenie, kto jest kurwa w tym, u balasów u was. Będę miał zaraz jednego chłopa. Także nie wiem, przyjechałem tu równie dobrze, kurwa, mogłem siedzieć za biurkiem i kurwa dzwonić tylko. I bym wiedział to samo. Ale by był, potem by miał pan zaburzenia tarczycy i duży cholesterol. A tak to się pan rusza i będzie wysportowany. No, z tego się stoję tu i palę sztuk. Dzień dobry, panie Liam. Dzień dobry. A mogę do tego bowu na piątego? Co? Na piątego mogę, do tego bowu? Wątpię, żeby się zgodziło konstytucja zabrania. Jeszcze się dopytam, zobaczymy. O, pan Richard się zgodził. Dobrze, zobaczymy. Dobra. Dziękuję bardzo, tego dnia. Proszę. Jeżeli każdy tam wiedzie spalić narkotyk, no to by było raczej dobre na rzecz prawa. Nie korzystaj, tyle. No jak Amerykę dostałem, taką malutką, śmieszną, więc mogę kurwa wszystko nagrać, no. No, tylko potem jak wam to dostarczyć, nie? Mailowo to tak średnio. Dlaczego? Kurwa. Kurwa, na VHS-a to zgraj i kurwa to pobycie taczką mi zostaw. To ja ci dam kurwa zajebisty protip, nie? Widzisz policjanta, jesteś sam w aucie, zakurwiasz ile wlezie, żeby cię zatrzymali. I oni cię zgarniają na komendę. Nikt się do ciebie nie przypierdoli. Pospierdalaj trochę przed policją, a potem oni cię zawiną. Najlepiej by było, gdybyś poznał po twarzach, nie? Który funkcjonariusz jest w samochodzie i przed nim się pobawił. Powiem ci tak. Jak widzisz jakieś nieoznakowane radiowóz typu Mercedes lub inny, to znaczy, że nie siedzi jakiś rekrut czy ktoś w nim, tylko ktoś wyżej. Raczej takich informacji nie polecałbym ci zdradzać nawet tej osobie. No to i tak jest wiadomo. A tam i tak bym go nie gonił. Nie chciałoby mi się palić kurwa auta, żeby zatrzymanie zrobić. No to kurwa wyślij maila po prostu i tyle. No to co, to koledzy ci w komputer patrzą? Czy tam w telefon? No wydaje mi się, że jakieś to na linie to... No to wysyłasz z anonimowego maila i tyle. Usuwasz to, później pocztę czy coś. A to masz jeszcze drugie, masz $300? Nie. To ci dam zaraz, kupisz drugi telefon. I telefon... dwa koła kosztuje.
To dam ci dwa koła. Stać mnie kurwa. I będziesz sobie trzymał go na melinie, gdzieś schowasz czy coś i tyle. Będzie tylko służył do wysyłania wiadomości. Widzi pan, panie Diego, tak? Tak, no. Panie Diego, nawet ja palę. I chuj, ale przynajmniej nie jesteśmy grubi. Też bym zapalił, ale nie mam co zapalić. A ziółka przy to spalić nie będę. No służbie pan jest. No tak. Ale ja mogę. Ja zawsze na służbę. Nawet jak jestem poza służbą, to i tak jestem na służbę. O kurwa, kto mi... No to jesteśmy piwa? Umówieni, panie, w fioletowych spodniach. I tyle. Nie, ja nie piję piwa. Od piwa. Ale to może pamiętać. Dobra. Mi wystarczy tego gadania. Dla mnie to są na razie trzy informacje niepotwierdzające. Jak znajdzie, jak zacznie pan stopniowo zbierać bomby, to i wynagrodzenie będzie pan miał. I moja w tym głowa. Nie policji, ja wynagrodzę. Policję wynagrodzę za złapanie ich, a pana wynagrodzę za informacje, które pozwolą na rozpierdolenie bandy. I tyle w temacie. Wóz albo przewóz. Gdzie pająka masz? Kamer. Kurde jebaniego. Podoba mi się tak bluza. Tak, gangsterska. Chociaż trochę przykrótka, wie pan? Tutaj tak... Mogę być dłuższa. Dup cię pokazuje bez jędrna. Faktycznie. O Jezu! To Jezu... Z tej strony też zobaczę, proszę. Kurwa! Dobra, ja ostatni nie zostaję, lepiej nie. Dupa mi jeszcze miła. Szybko. Pierdalaj mi. Dobra. Wychujane. Kurwa, nie będę biegać. To panowie mi chcą pokazać, wszystko rozrozumiały. Bad boys, watch your gun, no kurwa, nie będę biegać. No dobra, kurwa, kochanie, nie z... spojrzeć, to mu zajebie. Kochanie, zrobiłem szarlotkę, kurwa, nie będę jadł szarlotki. Tfu. Przygasza szluga o szarlotkę, wymuje LKM-a spod poduszki. No ale się... Jak chcesz. Ale śmieszne żarty, nie rozumiem. Ale rozjebane auto. Dzięki. A, to wasze. Wielbę. Boże rozjebane. Ale nie tak jak balans. I kto mówi nad rozjebanym autem? Ty, ładny jest. Kurwa, ja nie prowadziłem. Ładny jest. To jest policyjne, nie? Tak. A całkiem fajne. Przefarbowane. Czerwone policyjne auto, co się stało? Strażacy. Aaa. W ten sposób. O ty kurwo. Czemu o ty kurwo? O co chodzi, opaczek? Siema. Żeby nie było, nie? Ja mu mówiłem, żeby robić zdjęcia. Ale on jest kurwa jebanym amatorem. Przepraszam cię, ale naprawdę nie jest problem zdjęcie zrobić. GoPro se zarzuć pod bluzę, kup za te 300 stówy czy 4. Nawet takie 340p, żeby nagrywało. No generalnie chodzi o dźwięki jakieś takie, nie? Chodzi o rozmowy. To starczą praktycznie. Ja naprawdę nie widzę problemu, żeby coś takiego zrobić. No jakby ja naprawdę mu mówiłem, żeby nagrywał. Mówiłem mu. Poziom kurwa... Moim zdaniem on jest tam klapkiem. To nie jest tak, że on jest wysoki. On jest klapkiem i... Sera w gacie, żeby coś takiego zrobić, ale chce zarobić, nie? Według mnie, to jest taka moja pseudoteoria. No nie wiem, nie? Ja... On mi o tym powiedział, mówił, że ej, to ja będzie fajnie, ja pomogę LSPD się tam do jakiejś organizacji tam wniknę i będę tam pomagał, nie? No ja mówię, spoko, no nie? Mogę ci jakoś pomóc, nie? On tam mówił, no będę ci tam mówił rzeczy, ci pokazywał, przesyłał ci dowody i tak dalej. I na razie no to tylko dzwonił do mnie i pisał, no jakby, no to wiesz. Ja mówiłem, żeby robił zdjęcia, żeby coś nagrywał, no ale to... Co ja mogę zrobić więcej? No tak. Dobra, ja zamykam oczy. Spoko. I co? Dzięki za dzianek. Dużo. Trzymaj się. Tak, trzymaj się. Puff. Dara. Spoko. Mogę auto? Tak. Dobra. Dzień dobry, pani. Witamy w sądzie. Judgment. Kurwo. Przepraszam. Poniosło mnie. Bo ten ubiór. Ten ubiór wszystko zmienia.
No i tyle. Widzimy, widzimy się w sądzie. Trzymajcie się, hej. Jeszcze może streamuj wróci, ale na razie mam pogadankę.